Witam wszystkich serdecznie. Ja nazywam się Maciej Kujawski i jestem członkiem Koła Naukowego Filmoznawców na Uniwersytecie Łódzkim. I chciałbym Was powitać w drugim odcinku podcastu Koło Kina poświęconemu nominacjom oscarowym 2022 roku. Jest ze mną Adam Sotys. Witam wszystkich. I tematem naszej dyskusji będą kategorie efekty specjalne, zdjęcia i montaż. A naszymi gośćmi będą Alicja Górska z portalu krytyk.pl, Filip Mańka, znany jako Łysy z Marvela, i Kuba Florian Stolarz, znany szerzej jako Sztywny Patyk. Zapraszam na rozmowę i życzę miłego słuchania. Rozmawiamy z Alicją Górską, doktorantką na Uniwersytecie Łódzkim i prowadzącą stronę krytyk.com.pl. Witam cię, Alicja. Witam się. I będziemy rozmawiać o kategorii najlepsze efekty specjalne, gdzie w tym roku nominacje to były Film Duna, Frigaj, Nie czas umierać, shang i Legenda 10 Pierścieni oraz Spider-Man bez drogi do domu. No i, i na początek, takie, takie standardowe, już ogólne pytanie. Co ogólnie sądzicie o tych nominacjach? Czy tutaj jest, czy był jakiś film w zeszłym roku, który powinien się tutaj znaleźć, a, a tej nominacji nie dostał? Czy jest tutaj jakiś film, który z drugiej strony znaleźć się tutaj nie powinien i w nim wyglądają absolutnie koszmarnie? Myślę, że tak, ale, ale do, o tym za chwilę. No i, i jakie są Wasze ogólne wrażenia z tego, co tutaj się, się w tym roku zadziało? No i Alicja, jako że tutaj gościnią jesteś, to masz pierwszeństwo wypowiedzi, więc oddaję ci głos. Te, te nominacje, które się pojawiły w tym roku, one się pokrywają z tym, co generalnie typowano i nie ma tutaj większych zaskoczeń. Dla mnie też nie jedyną taką, jedyną taką, no może nie zaskoczeniem, może niewątpliwością, ale czymś, czego się być może spodziewałam, że się tutaj pojawi, to będzie Godzilla vs. Kong, bo jeżeli coś w tym filmie było dobre, to właśnie efekty specjalne i niektóre Robiły naprawdę wrażenie, chociaż sam film był wybitnie słaby. Też chciałem powiedzieć, właśnie Godzilla vs. Kong. Zwłaszcza, że ja ten film naprawdę lubię. Szczerze uważam, znaczy uważam że to jest dobra, ale no taka kiczowata rozrywka to nie jest film dla, dla każdego, oczywiście. Natomiast, właśnie pod względem takiej kreatywności tych efektów specjalnych, to mi się podoba. Może, no dużo, ja, ja zawsze powtarzam, że wolę efekty praktyczne, ale żyjemy w takich czasach, że. No, coraz mniej tego jest, a um, jeśli chodzi o takie efekty praktyczne, to częściej wygrywają takie filmy, czy są nominowane takie filmy jak Dunkierka, tak? Czy tutaj na przykład Duna, gdzie tych efektów po prostu, albo albo Nie Czas Umierać, gdzie tych efektów po prostu no, z, nie widać. Z, zeszłoroczny Tenet przecież. Tak, też, oczywiście. No właśnie Nie Czas Umierać, taki film, gdzie no, jest ta pirotechnika pewnie, jakieś tam wybuchy, jakieś tła może, ale no niespecjalnie to widać, tak? Czyli, czyli są to dobre efekty, bo ich nie widać. Ta, ta, taka myślę za tym stała logika. No ja sam tutaj chyba nie mam faworyta w tej kategorii, szczerze mówiąc, bo znaczy wiem, że czuję, że Duna wygra i sam uważam, że efekty tam są na wysokim poziomie, ale po prostu pod względem takiej sympatii to no, no właśnie brakuje mi Godzilli i Konga oraz yy, yy, oraz brakuje mi Suicide Squad bo to oba filmy mi się naprawdę podobały i było do, dobrą rozrywką w przeciwieństwie do tych które są tutaj yy, gdzie no, ewentualnie Free Guy w miarę jakoś tam yy, nie wiem, poruszył był ciekawym połączeniem komedii romantycznej z blockbusterem i Ryan Reynolds tam nie był irytujący moim zdaniem tak więc tyle ode mnie No ja tutaj też tak dosyć mocno odczuwam brak tego Suicide składu, który się niestety nawet na shortlistach nie znalazł a efektywnie wyglądałem naprawdę bardzo dobrze i to zarówno te, te praktyczne jak i, jak i CGI no, uważam, że wyjątkowo w tym roku ta kategoria jest na bardzo niskim poziomie. Mam wrażenie nawet, że na trochę niższym niż w zeszłym, gdzie tych efekt, gdzie szukanie tych filmów do, do nominacji to było takie trochę skrobanie pod niebeczki, bo w zeszłym roku nie było po prostu blockbusterów dużych. No, tutaj tak bardzo na plus się wybija ta Duna i to uważam jest jedyny film, który z tego jest stawki obok Bonda, który zasługuje na nominację, a yy, jedyny, który zasługuje na zwycięstwo, więc. No, tak raczej, raczej słabo tutaj jest, uważam. Ja się tutaj Czy, zgodzę z tym, że, że jest słabo, że jest, Ten poziom jest taki, że nie, nie ma się takiego wrażenia, że yy, o coś chciałoby się walczyć, że jeżeli coś wygra, a coś innego nie wygra, to będzie jakaś strata. Yy, że też nie ma tutaj takiego filmu, który by się oglądało i miałoby się takie wrażenie, wow, to jest jakby wejście w, w kolejną epokę, to jest, to jest coś naprawdę nowego, tego jeszcze nigdzie nie widzieliśmy. Oczywiście Duna się tutaj wybija właśnie tym, że są to takie efekty specjalne, które stanowią integralną część tego filmu i ten świat dzięki temu zyskuje nowy wymiar i ciężko byłoby sobie wyobrazić jakby tę rzeczywistość bez efektów specjalnych, a jednocześnie one pozostają w pewien sposób przezroczyste i, i, ta, i tutaj pewnie ten Tadjuna jako faworyt generalnie wszystkich chyba ma największe szanse, ale tak jak mówicie, no tutaj nie ma tak, no nie ma szału w tym roku, nie? Ja krótko chciałem powiedzieć, że z tego co widzę, to efekty specjalne nie jest tą kategorią, która została jakby usunięta z głównej gali, bo są wśród tych, wśród tych kategorii wykluczonych, że tak powiem, są właśnie scenografia, montaż, muzyka, a właśnie nie ma chyba efektów specjalnych, czy, czy mi się wydaje w tym momencie? Nie, nie orientuję się. Ja jedynie chyba pamiętam, nie, ale... że ta muzyka wyleciała i no, to jest nieporozumienie tak, tak. straszne. Tak, więc dużo bardziej właśnie, dużo bardziej mnie interesuje właśnie kategoria muzyki i tam uważam też, że dużo większa jest walka i dużo ciekawsza tam między Dioną a, a Psimi i Pazurami na przykład. A tutaj właśnie tej walki nie ma, co, co już Alicja powiedziała, także no, rozczarowanie trochę. To, to myślę, że możemy przejść do tej, do tej Dune'y jako pierwszej, też tego faworyta, gdzie no, tak, jak, tak jak Alicja powiedziałaś, tutaj te efekty są takie bardzo integralne w filmie, w, w tym jak no, bardzo ładnie się wpasowują w to, w to, jak generalnie atmosferę tutaj Villeneuve wykreował i, i nie, nie ma takiego zgrzytu, nie, nie, nie kojarzę w tym filmie za bardzo takich scen, gdzie Miałbym tak jak w przypadku dwóch nominowanych tutaj filmów Marvela, że miałbym takie odczucie, że ewidentnie widać, że to jest coś wygenerowanego komputerowo. Też jak yy, zdarzyło mi się oglądać jakieś, jakieś eseje na temat tego filmu, no to praca, jaką tutaj yy, włożyli specjaliści od efektów specjalnych jest naprawdę ogromna, gdzie chociażby jak są te wszystkie sceny, w których yy, są pokazane drgania. Piasku wywoływane przez czerwie, to artyści, którzy się zajmowali efektami specjalnymi, faktycznie na takich płytach, chyba faktycznie na takich wibrujących płytach, po prostu wysypywali piasek i patrzyli, jak on się zachowuje, nagrywali to, żeby potem mieć taki reference point do tego, jak, jak to powiększyć w skali, żeby to w filmie. Grało. Tak samo z, z tym, że mm, kamera wirtualna, która jest w tym filmie, bardzo często, kiedy, kiedy jest ona stosowana, to wykonuje ona jakieś takie dziwne akrobacje w, w powietrzu, których no, nie dałoby się wykonać normalnie, przy użyciu np. drona. W Dune jest odwrotnie, gdzie chociażby jest ta, ta scena w której yy, grany przez Jason'a Mama Duncan Idaho wsiada w ten taki helikopterek, to się jakoś inaczej nazywało, nie to kopter chyba, nie, nieistotne. Wsiada w tą ważkę yy, i ucieka przed yy, atakiem Harkonnenów i to wygląda jak coś, co mogłoby zostać nagrane przy użyciu helikoptera, a jest to jednak kamera wirtualna i cała ta scena jest wygenerowana komputerowo, także tutaj uważam, że Duna w cuglach tutaj Wygrywa ten, ten wyścig, bo efekty specjalne w tym filmie są naprawdę wybitne. I to jest, myślę, coś na miarę chociażby Mad Maxa: że, że tu faktycznie można powiedzieć, że tu się udało coś osiągnąć, a nie po prostu tam ładne obrazki zrobić. To też chyba wynika po prostu z typów tych filmów, bo pozostałe filmy w tej kategorii to jest tak naprawdę czysta rozrywka, nie? I, i, tak, I one mają tak naprawdę służyć tej rozrywce. A jeżeli chodzi o dune, no to tutaj mamy taką, taki popis wyobraźni, żeby nas faktycznie przenieść do tej rzeczywistości, żeby, żeby się w tym, ten świat zanurzyć. Tutaj już nie chodzi tylko o imponowanie dla imponowania. Tylko po prostu w ogóle o stworzenie świata, który ma być wiarygodny, który ma nam pozwolić yy, w ten świat zupełnie uwierzyć, zanurzyć się i, i poczuć wagę tej rzeczywistości, tak, żeby ona była zupełnie inna, a jednocześnie jakby zupełnie bliska. A jeżeli chodzi o resztę tych filmów nominowanych, no to tamte efekty specjalne, one. Są tylko i wyłącznie tak naprawdę dawcami dodatkowych bodźców atrakcyjnych w systemie rozrywkowym, tak? Nie mamy tam raczej takiego e, takiego i, immanentnego elementu tej rzeczywistości, bez której ten świat nie mógłby się obejść. Tak? Bo to, czy coś lepiej wybuchnie, gorzej wybuchnie, nie wiem, będzie miało e, będzie mniej lub bardziej efektowne, no to nie jest ten sam kaliber po prostu co tworzenie świata. No tak, ja się mogę pod tym podpisać, że y, świat chociażby w Spider-Manie czy Shang-Chi, no nie jest tak łatwy do, do imersji. W sensie mi bardzo przeszkadza, jak widzę w Spider-Manie te wszystkie sceny, gdzie ten pająk lata, no i wiem, że to nie jest aktor w kostiumie, ani przez chwilę, y, tylko że no, to jest postać właśnie wykrowana komputerowo, no, natomiast w przypadku Diuny te efekty mają rolę właśnie wspomagającą, i, i mamy wykorzystanie chociażby charakteryzacji, o której mówiliśmy w innym odcinku, gdzie baron Herkonen wygląda bardzo tak, no, no realistycznie po prostu, jak realna postać z filmu, właśnie fantastycznego, e, która jest trochę nieludzka, a jednocześnie bardzo ludzka tym, ty, jak wygląda. No, i, no i te kostiumy, których jak już mówiłem, na przykład w spider czy shang chi no, no niewiele było na planie, a tutaj to wszystko jest. No i te efekty pewnie gdzieś tam w tle są bardzo mądrze wykorzystane i uzupełniają te wizje. I, no i zazwyczaj akademia właśnie takie filmy nagradza, tak? To samo było widać właśnie w Tenet, gdzie też reżyser miał pomysł jak najwięcej pokazać na jakby jak najwięcej nakręcić, wszystkie lokacje, wszystkie scenografie, żeby to się znalazło w filmie, a efekty jedynie gdzieś tam w postprodukcji podkręciły, powiedzmy. Być może nawet jeszcze podkręciły ten realizm, więc absolutnie nie mogą się one wrzucać w oczy, tak jak wrzucają się, wydaje mi się, w tych filmach Marvela nieszczęsnych. Tak, na no, ch chyba jeśli nie macie nic do, do dodania od Juni, to myślę, że możemy ja bym Można tutaj tylko. Dodałbym tutaj jedną rzecz tylko tej Lunie. Że jest, wydaje mi się, że szokującą sprawą jest to, że film, który od samego początku był reklamowany jako taki właśnie epicki rozmach wizualny, w Polsce musiał się naprawdę jakby z opóźnieniem doczekać i to też w ograniczonej ilości, ograniczonej liczbie seansów w tym systemie IMAXowym. I to jest też o tyle w sumie dziwne, że ten film był kręcony z myślą o tym, że IMAX miał być tym domyślnym formatem. Tak, więc tym bardziej jest to jest to, jest to po prostu bardzo, bardzo dziwne, że to jest film, który od samego początku miał tak naprawdę zagwarantowane to miejsce w tych najlepszych efektach specjalnych. Więc tym bardziej, jakby wybór tego, udostępnienia tego sensu w tej wersji IMAX wydaje się absolutnie naturalne, bo każdy szedł na ten film, no może nie każdy, no ale jednak bardzo duża część widzów szła właśnie jakby przeciągnięta tą wizją tego doskonałego, wizualnego występu, tak. Tak, no ale ostatecznie się. się to, to udało jednak, że ta diuna u nas w IMAXach była. No i, i. Ja nie żałuję. Bo byłem dwa razy. Bardzo mi się film podobał, Raz nawet, żeby na, na premierę jej uciekłem z zajęć. Także. <grym> także tak. No, A, a, a co z Frigajem? Bo to jest. Yy... Film, który tak trochę nie wiem co tutaj robi, znaczy zdecydowanie lepiej, że on się tutaj znalazł niż na przykład Black Widow, która wygląda koszmarnie źle, a była na tej shortliście oscarowej, no ale tutaj to w zasadzie no, to, to jest jeden z wielu tych takich yy, yy, crowdpleaserowych blockbusterów, który jest, w, w, myślę, że spokojnie mogę strzelić, że w ponad 50% wygenerowany w komputerze. No i może to właśnie robi wrażenie ten w tym frigaju, że on jest właśnie wygenerowany w tak dużej części w komputerze, a mimo to jest płynny i dobrze się to ogląda. Jakby dla mnie frigaj był jednym z większych zaskoczeń e, tego roku, bo ja się po nim wiele nie spodziewałam. E, a dla takich osób, które śledzą świat gier komputerowych, które są zaangażowane w no, jakby śledzenie po prostu też gamifikacji i grywalizacji rzeczywistości, i tego właśnie, jak coraz więcej elementów z tego świata growego przenika do współczesnych tekstów kultury, i że jest już dzisiaj praktycznie niemożliwe, żeby niektóre rzeczy obejrzeć bez funkcjonowania w tym świecie growym. Oto Frigga jest chyba pierwszą taką produkcją, która poszła po bandzie w tym względzie, tak? I, i, i te efekty nawiązujące do gier komputerowych dla mnie były wykorzystane w sposób no, jakiś tam innowacyjny, to jest być może za duże słowo, ale z pewnością był w tym jakiś taki powiew świeżości, jakby spojrzeć na całość. Też tutaj myślę, że, że za, zanim ci masz oddam głos, to myślę, że tutaj może działać na korzyść to, że wszystkie te takie typowo growe elementy, które się tutaj pojawiają, są takie bardzo no, coś, co mi się najprędzej nasuwa na myśl, to są gry Nintendo, że, że to wygląda w taki dosyć nie dziecinny, bo to jest trochę źle, złe słowo, ale w taki lekko zinfantylizowany zin sposób, że widać, że te wszystkie wyskakujące na ekranie powiadomienia i tak dalej nie są na poważnie aż tak bardzo, czy te wszystkie jakieś power-upy, czy, czy ten powiększony Reynolds pod koniec, że, że przez to, że to tak wygląda, a nie inaczej, jest właśnie takie mocno w stylu tego kina familijnego pokroju. Ba bardzo mi się też, pewnie przez to, kto to reżyserował, bardzo mi się ten film kojarzył na przykład z Nocą w muzeum. Że tam też te efekty były takie kreskówkowe nieco. I, i myślę, że to może działać tutaj na plus yy, tego filmu, ale no, tak jak mówiłem na początku, uważam, że też wolę ten film pod względem efektów niż te Marvele, ale, ale że no dało, się, dało się dokonać dużo lepszych wyborów, jeśli chodzi o efekty specjalne z zeszłego roku. Mi się wydaje, że mimo, że Free Guy w, tutaj, jeśli chodzi o te efekty specjalne, no nie robi jakiegoś wielkiego wrażenia. To chyba jeszcze powinniśmy się cieszyć, że ten film w ogóle jeszcze tutaj znalazł miejsce, bo to jest ten mniejszy blockbuster. Nie, nie, jakiś, nie, nie mówię, że mały kompletnie, ale rzeczywiście budżet był dużo mniejszy. Nie wiem, czy się nie zamknął w 100 milionach, czy, czy nawet mniej yy, budżetu. Yy, natomiast. Yy, no, trochę mi to przypomina sytuację sprzed roku, gdzie była miłość i potwory, oczywiście tamten film był jeszcze mniejszy. I też był całkiem taką przyjemną rozrywką. Przede wszystkim był to film jakby oryginalny, tak, to nie była część franczyzy marvelowskiej kolejna. I wydaje mi się, że mimo wszystko w... cieszmy się, że ten film tutaj jest, a nie na przykład Eternals. Bo to już by było za dużo zdecydowanie. Zresztą nie chcę w tym momencie mówić, że Eternals miało lepsze efekty. Niż Shang-Chi czy, czy Spider-Man, bo były chyba równie takie Mie, niedopracowane. Nie, miało. Myślę, myślę że od, od Spider-Mana na pewno. Od Spider-Mana na pewno, tak też mi się wydaje. Natomiast we wszystkich tych filmach efekty były dość niedopracowane, a właśnie jak na tego Free Gaya, to tam no dobrze się to prezentowało. To, to było dość umowne, właśnie kreskówkowe, ale przez to. No, ciężko jakieś zarzuty było postawić pod względem właśnie efektu specjalnych temu filmowi, że to miasto wszystko się, to miasto jak było wykreowane wszystko się jakoś tak spójnie prezentowało jakby to było właśnie w brze komputerowej nie było tam próby odzwierciedlenia tak totalnie realistycznego miasta, jak się często dzieje właśnie w filmach Marvela na przykład, gdzie bohaterowie latają po Nowym Jorku i, i ten Nowy Jork jest komputerowy no tak, myślę, że tyle ode mnie co, Bond? Tak. Tak, no, no, tu, tu, tutaj jest ten, ten jeden film, który. Z, z, praktycznie co roku jest nominowana ta jedna produkcja, która się opiera bardziej na efektach praktycznych, o czym już Maciek mówiłeś. Tym razem jest to Bond. No i no, ni, 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 nie mam za dużo o tym filmie do powiedzenia. Te efekty wyglądają dobrze. Ogólnie uważam, że jak. No, ten tutaj mi się raczej nie podobało. Tak, pod kątem technicznym ten film jest naprawdę sprawny. Te, te, te eksplozje są, są, są tam, gdzie mają być, są odpowiednio duże. Bardzo lubię color grading w tym filmie i generalnie tego tak operuje kolorami, ale to bardziej kwestia zdjęć niż efektów. No, ale no, ja tutaj nie mam za dużo do powiedzenia, więc, więc, więc Wam oddaję głos, bo. Znaczy, no to, dzisiaj wydaje się chyba w, taki, w przypadku tego typu filmów bardziej znaczące, to jest, żeby wygenerować te wybuchy w taki sposób, żeby one nie wydawały się przesadzone. No bo prawdą no jest, że nie czas umierać, to jest po prostu kolejny film o Bondzie. Tutaj można byłoby zastanawiać się, czy, czy lepsze, czy gorsze od poprzednich. Moim zdaniem, jakby nie jestem fanką tej odsłony. Ale na plus muszę tutaj dać to właśnie to, że te efekty specjalne, czyli te wszystkie wybuchy i tak dalej, nie są przekombinowane, nie są przesadzone. Teoretycznie można byłoby uznać je za no, takie bardzo wiarygodne, tak? One po prostu nie są przerysowane i, 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 i pewnie to zostało docenione, tak? Te wszystkie awarie samolotów, łony ognia i tak dalej, to, to są rzeczy, które tutaj wydają się po prostu względnie naturalne i, i chyba w ogóle idziemy w takim trochę kierunku, że teraz mniej nas fascynują te efekty specjalne, które są takie imponujące, a bardziej te, które no właśnie są takie możliwie realistyczne, przygaszone, wiarygodne, takie, których się praktycznie nie zauważa i potem właśnie pojawia się taka nominacja do Oscara i my myślimy: ale, ale co tam takiego się w zasadzie wydarzyło wielkiego? No tak, no to też coś, co podobnego było na przykład robione w TENET. Przecież w tym filmie jest masa kolizji jakichś samochodów i tego typu pojazdów mechanicznych, co, co chyba też się liczy na, na efektów specjalnych. Tak. Jakby ja się mogę pod tym podpisać, że te efekty są porządne, dobrze się to prezentuje. Tylko mi w bądzie przeszkadza, w tych nowych bądach przeszkadza trochę brak kreatywności, zwłaszcza w tej odsłonie. Wszystkie sceny akcji są bardzo zachowawcze, moim zdaniem, i mało jest tam takiego odjazdu, który, który ja zawsze lubiłem w bądzie. No ja, ja jakby nie ukrywam, że uwielbiam Bondy z Rogerem Murem, za to jak dziwne są. Nie oczekuję, że seria nagle wróci do tego tak kompletnie, bo to faktycznie było bardzo skrajne podejście do, do tej postaci i do tych filmów. Mm. Natomiast, no właśnie, chciałbym chociaż trochę zobaczyć coś takiego, jak na przykład teraz pomyślałem o szybkich i wściekłych 7, jak samochody wyskakują z odlutowca, gdzie to wyglądało całkiem wiarygodnie. Także faktycznie się wydawało, że te samochody latają w powietrzu. To było czuć jakby to, że jesteśmy wysoko nad ziemią. I coś tego typu, troszeczkę bardziej szalonego chciałbym zobaczyć w Bondzie, bo, bo jednak tutaj no, są te wybuchy, mm, ale no mnie to nie bawi już, szczerze mówiąc. Jakby cały czas miałem wrażenie, że to jest bardzo bezpieczne, mm, no ale też efekty w Bondzie chyba się przyjęło w ostatnich latach, że muszą być takie eleganckie właśnie i takie no powiedzmy wyraf wyrafinowane, że film o Bondzie to jest właśnie ten blockbuster taki, yy, nie wiem, Taki szykowny. Artystyczny. artystyczny. nie chcę tego powiedzieć, nie, nie, właśnie... No ale taki tak trochę szykowny, jest, tak trochę jest. Troszkę tak jest, no, no właśnie te filmy jednak są spod znaku Nolana, coraz bardziej spod znaku Villeneuve'a, więc tak. No, to się z, tym, z tym się zgodzę, że... Mm... Te efekty specjalne są dokładnie takie, jak teraz był zamysł na tę nową serię, tak? Czyli właśnie ona jest taka trochę przygaszona, a zresztą też te kolory, o których tutaj zostało już wspomniane, one też doskonale oddają, e, jakby w jakim kierunku ta seria poszła, tak? Czyli właśnie w takiego wyważonego i gdzieś w jakimś takim nachalnie ciśnącym się na usta, jednak artystowskim kierunku. Jeszcze krótko powiem, że mi przeszkadzało, że w tym filmie były te momenty, gdzie prawie chcieli pójść na całość, na przykład scena pościgu w pierwszych 30 minutach, gdzie, gdzie trochę było tego szaleństwa, ale nie zostało to tak dokręcone bardzo, jakbym chciał i jednak, jednak to, trochę no, ten no, dysonans. Właśnie taki, ten, właśnie zapowiedzi tego, tego Bonda, te zwiastuny, to no, tak... Trochę kreśliły właśnie. Bonda bardziej na luzie, nie takiego. Tak, taki, taki bardziej luźny film, gdzie będzie troszkę więcej takiej akcji, a tutaj jednak nadal jest ten taki pompowany balonik i to takie kompletnie przedramatyzowane zakończenie. No i te, te dwie koszmarne role Walca i Maleka, którzy po prostu no, Myślę, że gdyby zagrali to samo w serii z Osinem Powersem, to nikt nie miał z tym żadnych. Ten, nie, nie byłoby zgrzytów. No ale cóż, no. No okej, okay, no to zostały właściwie dwa filmy, o których możemy pomówić razem, bo one są tego samego studia, to samo uniwersum i cierpią na te same problemy, czyli, czyli Shang-Chi i Spider-Man. Co prawda, Shang-Chi z tej dwójki prezentuje się, uważam, dużo lepiej, też ze względu na to, że poza trzecim aktem tych efektów takich. Yy, Właśnie takich rozdmuchanych, tych wielkich wybuchów i tak dalej, nie ma tak dużo. Tam jest dużo więcej y, jakiejś choreografii i tak dalej. Na, nawet jakieś takie delikatne ukłony w stronę kina łusia. Y, no i ten trzeci akt potem jest, który wygląda przeciętnie, lepiej niż na przykład Black Panther, ale, ale nadal nie jest to. Nie jest to Thanos, na przykład, który w Marvelu był chyba taką wyżyną, jeśli chodzi o efekt specjalny, czy na przykład zbroja. Iron Ironmana w pierwszym Ironmanie. To jest w ogóle kuriozum, że ta postać najlepiej wyglądała w najstarszym filmie z całej serii, ale mniejsza o to. No a z kolei ten Spider-Man wygląda po prostu źle. To są naprawdę brzydkie efekty. Te bardzo często też mam wrażenie, że wyglądające na niedokończone i maskowane na przykład jakimś pyłem czy czymś, żeby nie było widać tego, jak, jak, jak w złym stanie to jest ta finałowa walka na statuę wolności to jest kompletna sieczka wizualna Tym momentami się praktycznie nie da rozczytać co się dzieje na ekranie no, no i jakby no nie mam dobrego zdania Spider-Manie jako filmie Shang-Chi całkiem ten film lubię uważam, że to jest jeden z lepszych Marveli ale efekty specjalne te takie to duże CGI, że tak to nazwę czyli na przykład ten smok Fing-Fang-Fong pod koniec, no to też nie wygląda za, za dobrze. No ale, ale Spider-Man jest tutaj kompletnym, uważam, nieporozumieniem, jeśli chodzi o tę nominację, bo to są po prostu brzydkie efekty. No tutaj trzeba się zgodzić tym bardziej, że no, nie jest żadną tajemnicą, że przecież Spider-Man doczekał się ostatecznie zmienioną wersję, yy, zmienionej wersji z yy, tej odsłony, tak? W której właśnie poprawiono między innymi efekty specjalne. Tak, to jest jak przy Kotach. Film dostał pacza. <laughs> Dokładnie, więc jakby to dużo mówi o tych efektach specjalnych, jak one musiały wyglądać, yy, jak też były odbierane przez samych twórców w tej yy, pierwszej yy, pierwszej fazie, w pierwszej wersji, tak? Inna sprawa, że my dzisiaj na takie filmy jak właśnie Spider-Man czy Shang-Chi jakby patrzymy przez pryzmat tego wszystkiego, co się już wydarzyło w, w tym uniwersum, tak? I jakby ciężko będzie gdzieś tam Avengersów pobić w tym zestawieniu właśnie, nie? I one będą wszystkie zawsze gorsze, no bo to jest jakby ten typ efektów specjalnych jest już przypisany do tej po prostu franczyzy. I tak naprawdę w obrębie tej franczyzy kolejne filmy walczą tylko ze sobą, a wiadomo, że nie każdy z tych filmów będzie miał taki sam nakład finansowy, nie każdy będzie tak samo dopracowany i nie każdy będzie miał jakiś tam cel, żeby no wejść na wyższy poziom. Tak? Tym bardziej, że w zależności od, od tych tytułów każdy stawia na coś innego. I tu się nie da ukryć, że akurat Spider-Man no stawia na taki. Bardziej nostalgia trip, tak? Czyli znowu mamy te trzy postacie, które się spotykają, wow, cameo i w ogóle i, i to był raczej ta, ten poziom ciężkości, który był tutaj postawiony. Że ten film nie miał tak naprawdę zachwycać tymi efektami. Oczywiście na jakimś tam wysokim poziomie dalej one miały być, no ale jakby wierzono pewnie też w to, że wiele się wybaczy temu filmowi właśnie ze względu na inne Walory. I jego obecność tutaj w tym zestawieniu trochę dziwi, tak? Być może tutaj właśnie ten Kong, o którym wspominaliśmy byłby chyba jakby takim bardziej trafnym wyborem, tylko być może właśnie ogólnie to, że, że Kong był słabym filmem. <gryw> Moim zdaniem bardzo słabym go tutaj nie, nie ulokowało, a jeżeli chodzi o Shang-Chi, to ja tutaj też się zgodzę, że to jest jeden z moich bardziej lubianych filmów Marvela tak w ogóle. mi on się bardzo podobał, ale jak myślę o efektach specjalnych, no to to było okej, okay, tak? No... I, I tak naprawdę nie mam nic więcej do powiedzenia, po prostu przyjemnie się na to patrzyło przez dłuższą, jakby ta baśniowość, która się pojawiała w tych efektach specjalnych, to jest być może coś takiego, ta aura takiej mistyczności, ale właśnie takiej baśniowej, bajkowej, a nie, nie takiej drapieżnej magii, tylko takiego właśnie. Takiej opowiastki dla dzieci i taka miękkość tych efektów specjalnych, to jest być może coś, na co byłoby warto zwrócić uwagę, ale poza tym, no, no to nie ma, nie ma tam nic znowu rewolucyjnego. Tak, no ja mogę powiedzieć, że spider bardzo nie lubię. E, być może dlatego, że, że też trochę na świeżo z nim jestem, ale e, no, no, to jest jeden z moich mniej ulubionych filmów Marvela, jeden z tych, których bardzo nie lubię. E, właśnie względem na to, że jest tym nostalgia trip, a jeśli chodzi o bycie widowiskiem, to jest no, nędzny. E, jest najlepiej ten film chyba podsumowuje pod względem efektów specjalnych ta okropna sekwencja, gdzie Spider-Man walczy z doktorem Strange'em w kilku, jakby przeskakując przez multiversa, czy coś takiego, i tam przez chwilę jakby miasto zwisa nad Strange'em, i to wygląda tragicznie. Tam po prostu, no jakby wydaje mi się, że po prostu te studia e, wysokobudżetowych filmów nauczyły się trochę, że widownia no, nie do końca przykłada uwagę do tego, jak te filmy wyglądają, nie, nie szuka za bardzo jakichś e, dobrze wyglądających efektów specjalnych, że daje się zrobić trochę taniej, trochę szybciej i tak naprawdę masowa publika nie zwróci na to uwagi i dalej film będzie miał no, chociażby wysoki procent na Rotten Tomatoes, bo, bo Spider-Man taki procent miał. Dla mnie też bardzo smutna jest scena finałowa, gdzie ten Spider-Man jakby buja się po mieście, nie dość, że ruchy kamery są takie, że nic nie widać, śnieg pada, jest ciemno i nie daje to ani trochę takiej satysfakcji, jakie dawały jakiekolwiek sceny ze Spider-Manów Samara i nawet z trzeciej części, gdzie, gdzie też efekty były miejscami okropne. To tam, to, to bujanie się po mieście było tak genialnie nakręcone, tak, nie wiem, no, no to dzisiaj to wygląda realistycznie. I ta, dodatkowo tam jeszcze dochodzą ciekawe pomysły, tak, chociażby ze spider man 2, gdzie, który zresztą dostał e, kiedyś Oscara za, za efekty, zresztą moim zdaniem słusznie, gdzie jest ta scena, gdzie Spider-Man buja się po mieście, a po chwili mamy odjazd kamery i okazuje się, że cała scena bujania się odbijała się jakby w okularach e, e, doktora Octopusa. I tutaj nie ma nic z takiego, nie wiem, z takiej błyskotliwości tych efektów. E, no nie wiem, jestem załamany. E, a Shang-Chi jest troszeczkę lepszy, ma ten okropny trzeci akt, gdzie znowu wszystko jest ciemne, dużo pyłu, dużo jakichś efektów narzuconych, żeby, żebyśmy nawet e, za, za bardzo się nie przyglądali temu, co widać. Dużo rzeczy jest rozmazanych podczas szybkich akcji. Natomiast całkiem nieźle wydaje mi się wyglądała sekwencja walki na rusztowaniach. Zresztą ogólnie sceny walk są całkiem dobre, choreografia tam działała i mało jest tego, co często jest w takich słabych filmach akcji, czyli tak zwanych, bym to nazwał, gumowych ludzi. Także często poprzez te efekty ludzie zaczynają wyglądać tak nienaturalnie, gdy gdzieś tam skaczą czy wykonują jakiś ruch, to wyglądają bardzo nienaturalnie przez te efekty, gdy muszą właśnie tam skakać czy coś. Tutaj chyba tego nie było, może było raz, ale no tak. <laughs> więc, więc no, no smutne, smutne są te filmy, moim zdaniem, po prostu. No z, z tymi filmami Marvela też jest ten problem, że one mają ten taki bardzo sztywny, sztywny grafik, i po prostu podejrzewam, że w większości przypadków ci ludzie, którzy nad tymi efektami yy, pracują, po prostu nie mają czasu, żeby je. Dopracować w takim stopniu, w jakim by pewnie chcieli, bo zg zgaduję, że raczej nie mają takiego podejścia, że, że tam co, co będzie, co będzie. A też, no, jak, jak się szczególnie ma wrażenie po, po tej premierze Spider-Mana, było bardzo dużo jakichś takich dyskusji, yy, między innymi na przykład na Twitterze, że, że jak to się dzieje, że. Że te filmy pokroju piratów z Karaibów. To David Jones jest takim chyba koronnym, koronnym przykładem efektu, który po 15 latach od, od premiery Skrzyniu Marlaka, ten David Jones nadal wygląda, wygląda rewelacyjnie. Tylko tam jednak było kompletnie inne podejście do tego. Przede wszystkim to, że, że, że Werbiński czy na przykład inni tacy reżyserzy, którzy. Yy, których filmy wyglądają zawsze dobrze pod tym względem, że nie wiem, Nolan, co by o nim nie mówisz, no to jednak technicznie zawsze są, są świetne rzeczy. Yy, Barton do czasu. No to, to są twórcy, których obchodzi to, jak te efekty wyglądają. I, 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 i bardzo często oni mają jakąś tam kontrolę kreatywną nad, nad tym, jak, jak te efekty ostatecznie się prezentują. Wydaje mi się, że, że John Watts raczej tam niezbyt miał jakiś wkład w to, jak, jak wyglądały efekty w Spider-Manie. Tylko bardziej było tam ciśnienie na to, żeby ten film po prostu odpowiednio szybko szybko wypuścić. Przecież jak dużo razy było podnoszone w, w przypadku Duny to, że opóźnienia tego filmu przez COVID było dla tego filmu swojego rodzaju zbawieniem, bo dzięki temu Wilenew mógł po prostu więcej czasu poświęcić nad tym, na to, żeby dopracować film wizualnie. I gdyby on wyszedł w, w oryginalnym momencie premiery, nie pamiętam jaka tam była data, no ale trochę jednak no był przełożony, no to ten film by wyglądał dużo gorzej, no i najpewniej by tak było. No i, i te marwele są właśnie takim przykładem tego, co jest nie tak z tymi blockbusterami obec obecnymi, że one są po prostu często wypuszczane na rynek za szybko. I to widać przede wszystkim w efektach, które no tak jak w, Sp w Spider-Manie czy, czy wcześniej na przykład w Black Panther, po prostu wyglądają na niedokończone. No tempo też chyba w dużej mierze wynika z tego, że w momencie, w którym zakończyła się tamta ostatnia faza Avengersów, no to teraz no, upłynęło już wiele, wiele lat od kiedy ta historia się zaczęła, tak? I nawet najwierniejsi fani muszą w którymś momencie przyznać, a ja, ja jestem ogromną fanką Marvela, ja bardzo lubię te filmy, ja z nimi gdzieś tam, no, może nie dorastałam z przesady, ale chociaż w dużej mierze też to jest no, ważny element mojego życia i tak dalej, to w którymś momencie to zmęczenie materiału po prostu się pojawia, tak? Więc... To, żeby utrzymać w ogóle zainteresowanie, żeby ludzie nie zdążyli zapomnieć o tym, że jest ten Marvel, zwłaszcza przed kolejnym gdzieś tam zagęszczeniem Akcji, to trzeba tych filmów właśnie produkować bardzo dużo, żeby po prostu podtrzymywać cały czas ten zestaw, wspomnień, że to tam jeszcze jest, działa, coś się dzieje, że są nowi bohaterowie i tak dalej, i tak dalej. No ale inna sprawa to jest to właśnie o czym mówiłam wcześniej, czyli że w zależności od tego jaki to jest film, to on ma inne cele, tak? I na niektóre rzeczy można przymknąć oko, jak pojawił się taki właśnie finał Avengersów, no to było wiadome, że tam musi być wszystko dopięte na ostatni guzik, bo jakby hype na to, oczekiwania wobec tego filmu były ogromne, kiedy wchodzi taki Shang-Chi, który jest tak naprawdę też wybadaniem trochę gruntu, to bardziej niż efekty specjalne liczy się sympatia do tego głównego bohatera, czy po prostu ludzie ją tam znajdą, czy ta sama historia w sobie ich zainteresuje, to odejście właśnie od tego, nie wiem, bardziej science fiction na bardziej fantazy, tak? Bo to tak trochę jest. To przejście takie mniej więcej. Więc ta taka ta pobłażliwość wobec efektów też w dużej mierze po prostu z tego wynika i też. No, jest to, jest to trochę smutne, że, że ten Marvel się tutaj pojawia w tych najlepszych efektach specjalnych, w nominacjach, już jakby z automatą, że już się nikt nad tym nie zastanowi. Bo być może gdyby tego Marvela nawet zabrakło na moment, gdyby w którymś momencie kapituła uznała: OK, to w, to w tym roku to już jakby poszło za daleko, to jest za niski poziom. Już nie wrzucajmy tego Marvela do tych efektów specjalnych. Wrzućmy tam właśnie tego Konga i, i coś jeszcze, tak? To, to być może nastąpiłby jakiś zwrot w, w tym świecie. A tak to y, można robić coś tak se, a i tak zajmować cały czas miejsce gdzieś tam w, w szczycie nagród branżowych. A też tak wyłączając myślę z tego, z tego zeszły rok, który był jednak wyjątkowy pod tym względem, wydaje mi się, że ostatnio już się coraz rzadziej trafiają te takie. Nominacja za takie bardzo subtelne efekty specjalne pokroju na przykład Ex Machina, gdzie to nadal było sci-fi, które miało, widać było, że to są efekty, ale to jednak nie były wybuchy i, i, i statki kosmiczne i, i wielki człowiek z piasku, tylko coś mniejszego, bardziej kameralnego i, te, i Ex Machina tego Oscara swojego wygrała i uważam, że, że zupełnie zasłużenie. Tak, no, ta subtelność... Chociaż z drugiej strony wydaje mi się, że gdyby więcej filmów faktycznie ciekawie, bo X-Machina bardzo to robiła zgrabnie, trzeba przyznać, tak? Mało, niewiele u filmów udaje się w ten, na tym poziomie wykorzystywać efekty specjalne. To wydaje mi się, że gdyby takich filmów było więcej, to być może one by się znalazły gdzieś tutaj w tym zestawieniu. A tak... Jakby... Jak, po prostu, no, jak jest ich niewiele i one też same w sobie nie, nie przykuwają zbyt uwagi, bo musimy też wziąć pod uwagę, że żeby się znaleźć w tym zestawieniu tych nominowanych filmów, to odpowiednio duża liczba y, przedstawicieli tej akademii musi ten film wskazać. A żeby go wskazała, to musi go obejrzeć też, prawda? Więc... No tak, no to, to jest trochę taka sytuacja, że, że nie ma chyba dobrego wyjścia, gdzie. No pewnie na przykład z takich najbliższych premier, no to można bezpiecznie założyć, że na przykład Batman będzie, będzie nominowany, co, co, co też myślę, że Matrix jest przykładem takiego właśnie reżysera, o, o czym wcześniej mówiłem, którego obchodzą te efekty, gdzie przecież to jak wyglądały planety Małpiego, to, to jest absolutne mistrzostwo, gdzie, gdzie naprawdę... To, to jest te, ten rodzaj filmu, który te, te, te efekty, które zasługują na, na docenienie To jednak, co by nie mówić prestiżową nagrodą, a nie a nie ten nieszczęsny Spider-Man yy, dobrze, więc, więc myślę, że o efektach możemy na tym zakończyć chyba, że jeszcze macie coś do dodania ja i tak myślę, że to był maksyk, by co nie. dało się z tego wycisnąć to prawda Dobrze, więc, więc jeszcze na koniec Ci, ci Alicjo, chwilę oddajemy y, czasu, żebyś mogła sobie ogólnie o Oscarach pomówić, o nominacjach, już nie o efektach specjalnych, ale o całości. Czy, czy masz tutaj po prostu jakiegoś faworyta dużego, film, który Cię wyjątkowo urzekł, albo, albo też kompletnie z drugiej strony jakiś, uważasz, że jakiś paszkwil wyjątkowy się tutaj trafił, więc proszę bardzo. Okej, okay. y ja muszę przyznać, że tegoroczne Oscary dla mnie z różnych powodów przechodzą gdzieś tam bokiem i tak jak interesuję się tymi Oscarami co roku i staram się obejrzeć wszystkie te filmy, to tak w tym roku robię to z pewnym oporem i z pewną jakby taką, no już wyuczoną wyuczoną starannością, żeby się przygotować i żeby gdzieś to na bieżąco śledzić. I każdy z tych filmów, który jest nominowany ma takie Wady i zalety. Jakby niektóre rzeczy mi się w nich podobają i nie mam, a niektóre mi się nie podobają i nie mam w tym roku żadnego takiego e, murowanego e, kandydata. No Wielu filmów jeszcze nie obejrzałam, bo jak zwykle mamy ten, ten stały problem, że filmy, które są nominowane do Oscara, u nas pojawiają się ze sporym opóźnieniem, bardzo często są niełatwo dostępne. E, I też naprawdę, jakby siedząc w tych warunkach domowych, to mamy jeszcze mniej możliwości. Filmów do przyswojenia, chociaż oczywiście tutaj jakby temat Netflixa i jego wydzierania miejsca na gali Oscarowej już trochę przebrzmiał, więc te filmy, które są dostępne na platformach streamingowych, pojawiają się w tych nominacjach nieco liczniej i to jest oczywiście super wygodne jestem przekonana, że wielu waszych gości będzie opowiadało o takich filmach jak właśnie Dune, o której też sobie powiedzieliśmy parę rzeczy, czy Psie Pazury, które są przecież naj, naj, mają jakby szansę na najwięcej statuetek w tym roku. Ja bym tutaj zwróciła uwagę może na, na film King Richard, Zwycięska Rodzina i nie dlatego, że to jest jakiś film wybitny, bo wiadomo, Akademia bardzo Lubi takie filmy, które no, które są po prostu biografiami, tak? Ale wydaje mi się, że akurat takie biografie sportowe, zwłaszcza sportowców yy, yy, takiego. To, to, tak, to, przepraszam, że ci się wetnę, ale hmm? w, tych, w tym roku jest ich aż cztery, chyba? Biografii? Takich, takich biografii. No tak. Chyba, chyba tak. No bo tam jest. Belfast też jest taką chyba biografią? Nie, to, to pięć. No to Belfast, King Richard, yy, Tamifay tam de Ricardos, jest jest y Faye i Spencer. To jest pięć filmów. No, no to jest tego sporo. No ale to nie od dzisiaj wiadomo, że. Yy, I, że... I, I Dom Gucci w pewnym sensie też. No tak. no Belfast w sumie nie jest biografią, tak? Jako taką, on jest historią człowieka, tak? Dziecka. Jeszcze nie miałam okazji Belfastu zresztą obejrzeć, więc, więc to był taki bardziej z jakiegoś przypomnienia strzał, bo jeszcze nie, nie widziałam tego filmu. Ale tej biografii jest faktycznie sporo, bo no, jakby mam takie wrażenie, ale ono może jest raczej znaczy wrażenie, no, wydaje mi się, że to jest jakaś taka prawda, że w którymś momencie niektórzy aktorzy mają takie w sobie taką. Budzi się w nich taka myśl, że to jest ten czas, w którym ja muszę wreszcie dostać Oscara. I albo to będzie w tym roku, albo nie. I stawia się wszystko na jedną kartę. Tworzy się jakaś taka super ekipa jakiegoś znanego reżysera, dobrego scenarzysty i w ogóle świetnych e, innych współpracowników. No i on próbuje właśnie wygrać to jakąś taką historią chwytającą za serce. Bardzo często jeszcze z dopracowaną jakąś tam e, charakteryzacją. Tak, widzieliśmy takich przykładów całe mnóstwo. Kiedy postacie przechodziły, aktorzy przychodzili jakieś takie dramatyczne przemiany, tak? Więc biografia od, od, już od dawna jest sposobem, jeżeli nie na wygraną w Oscarach, to jest sposobem na to, żeby się znaleźć w nominacjach i być może też tę swoją karierę na nowe tory wprowadzić. Ale ja o tym filmie, akurat King Richard, zwycięska rodzina z zupełnie innego powodu, no bo ja przyznaję, że się w ogóle tak nie interesuje za bardzo tenisem, tak? I, I oczywiście kojarzę, kim jest Serena Williams, tak, ale no, nigdy tego na bieżąco nie śledziłam. I wiadomo, że te biografie amerykańskie, czy tam nawet nie, niekoniecznie amerykańskie, po prostu filmowe biografie są zawsze przerysowane i wyciąga się to, co jest najważniejsze, najfajniejsze i gdzieś tam ukrywa się jedne fakty, wyolbrzymia się drugie, no i tworzy się po prostu wartkie y, 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 historie. I, i tutaj ta wartość mi się bardzo podobała. I ta niejednoznaczność tej postaci, która została zbudowana, tego ojca rodziny, tak? I rzadko mi się zdarza w biografiach, żeby mieć na końcu takie... taką właśnie nie do końca jasny obraz sytuacji. Że w końcu ma się już wszystkie zebrane informacje, ma się to, co film miał powiedzieć, ma się to, co się wydarzyło w życiu i finalnie dalej jest się trochę... Zagubionym, trochę pod wrażeniem, trochę wątpiącym, więc y, to nie jest film oscarowy moim zdaniem. W sensie jemu ja nie wróży jakiejś tutaj wybitnej kariery, tak? Ale to jest na pewno historia warta, po, warta poznania po prostu. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o inny taki y, hit, znaczy taki, taki film, który się ty gdzieś echem odbił, nie padł w górę, to moim zdaniem pojawienie się jego w tych najlepszych filmach jest tutaj. Y, Trochę na wyrost, bo to się dobrze ogląda. To jest oczywiście bardzo aktualne, aktualne poruszenie aktualnych tematów, ale jednak jest w tym pewna taka łopatologia i wydaje mi się, że, że jest to trochę zbyt duża łopatologia, jak na to, żeby móc ją wybaczyć i zasugerować, że mógłby to być film no, najlepszy. Tak? Jednak wydaje mi się, że tytuł najlepszego filmu powinien trafiać do jakichś takich bardziej wyważonych i Zasługujących na to, być może produkcji. Ale generalnie Oscary w tym roku nie zaskakują mnie, nie, nie, o nic nie walczę, na nic nie czekam. Więc no mam nadzieję, że jeszcze może mi coś zaskoczy, ale, ale szczerze, szczerze wątpię. Na ten moment filmy, które widziałam, no nie wzbudziły we mnie jakichś szalonych, szalonych emocji i. I nie ma tutaj chyba niczego, co weszłoby gdzieś na moją listę top 10 życiań. Na ten moment o nic nie walczę, niczego nie oczekuję. I, i, I to trochę w sumie przykre, bo to mam takie wrażenie, że z roku na rok te oskary się troszeczkę rozwagniają I oczywiście one sobie gdzieś tam razem z różnymi problemami. Jest trochę lepiej, trochę gorzej, ale po prostu jakoś tak. Mech. Ja tylko dodam, że bardzo cieszy mnie każde dobre słowo o filmie King Richard, gdyż zgadzam się, że to nie jest film wybitny ani godny nagród, ale w tej formule właśnie kina biograficznego, które w Hollywood powstaje od bardzo dawna, ten film daje znacznie więcej niż jakikolwiek film w tym gatunku w ostatnich latach, wydaje mi się, więc. I też bardzo lubię właśnie to, to, to jak napisana jest główna postać, no po prostu jak dobrze się płynie przez ten film. To jest w ogóle tak skrzętnie dobrany bohater, nie? Bo można byłoby zrobić jakby w takiej typowej amerykańskiej biografii, o ile można powiedzieć, że istnieje jakaś typowa amerykańska biografia, no, to bohaterką myślę, byłaby, właśnie, byłaby właśnie ta Serena, nie? Ona byłaby bohaterką. I ona byłaby taka tak. od zera do bohatera, nie? To zawsze na drugim miejscu. Tak, która jakby jej siostra była najpierw, a ona pomimo tego trenowała znaczy, sama. czy nie, to Winus, to, to, to była ta, ta, ta młodsza. Serina jest starsza. No to może odwrotnie. Ja tak jak mówię, nie znam się na tenisie. Ja to <laughs> samo. Może tak odwrotnie. Ale, ale właśnie Chociaż, mi chodzi a, o to, że... A może? Wydawało mi się, że właśnie to jakby, że... On a nie, powiedział prze, na sam nie koniec prze, wtedy... przepraszam. Serina jest młodsza faktycznie. To, 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 to... No właśnie, on powiedział na koniec. A ja nie, nie będę zdradzał, to, co powiedział na koniec. Ale... To, to, to tak, tak zwana moja mała kulpa. Więc normalnie to ona zostałaby główną bohaterką, i śledzilibyśmy sobie właśnie, jak ona tam pomimo przeciwności losu i tak dalej. A tutaj mamy bohatera, który on nie ma żadnych przeciwności losu. On się po prostu uparł, że tak będzie, idzie, nie? I znaczy, <laughs> nie no, niego... te przeciwności są, ale takie. Ale one są inaczej traktowane tak. w sensie. Tam nie ma tego momentu załamania. On nie wiem, nie zaczyna pić i nie, potem nie podnosi się z kolan. Po prostu uparcie idzie i odhacza kolejny punkt. OK, tu się nie udało, to i dalej. I ludzie mu mówią: Ej, robisz źle, to w ogóle zawróć, zmień kierunek, zaprzepaścisz szansę. A on jakby z uporem maniaka w swoim kierunku. I, I to się wydaje w którymś momencie że mogłoby się wydawać w którymś momencie wręcz nużąco no bo my już wiemy, że nie nastąpi żaden zwrot akcji. On ma plany, on będzie się jego trzymał, tak? Ale jednak jest w tym coś elektryzującego. Dobrze, to myślę, że, że, że na tym możemy skończyć. Już tak faktycznie. Bardzo Ci Alicja, dziękuję za to, że się tutaj u nas pojawiłaś, za, za rozmowę. Dzięki wielkie, że mogłam się pojawić i, no i, i, i zobaczymy, jak sobie te Oscary poradzą w tym roku. No, zeszły, zeszłoroczny wynik, jeśli chodzi o oglądalność, był koszmarnie niski, więc myślę, że tutaj może być to takie wstawanie w skolanie. i za 20 lat się doczekamy filmu o tym. Czy Oscary muszą przejść swoją rewolucję wewnętrzną? One muszą się w jakiś sposób reformować, i no nie wiadomo, ile to zajmie czasu, tak. Ale jeżeli chcą pozostać tym, czym były kiedyś, chcą wejść na ten poziom bycia nagrodami znaczącymi i bycia też znaczącym show, tak? No bo Oscary zawsze były też pewnym show, no to muszą się zmienić. I pytanie, jak długo to zajmie? myślę, że długo dopóki będą zatrudniać jej miszu jako prezenterkę. Dob <noise> Dobrze. To je jeszcze raz ci dziękujemy i Dziękuję. i co? I papa. Pa. Pa, pa. Pa, pa. pa. pa Rozmawiamy z Filipem Mańką, którego możecie znać z działalności jako Łysy z Marvela, autorem fanpage'a na Facebooku oraz kanału na YouTube o tej samej nazwie, osobą, która odkryła, że Piotr Adamczyk gra w Hulk'a. Witamy cię Filipie. Dzień dobry, witam wszystkich. I z Filipem będziemy rozmawiać o, o zdjęciach, czyli jednej z tych kategorii, które, które ja osobiście troszkę bardziej lubię. Na, na początek może nominacje podam. I, i, I nominowani w tym roku są, są Greg Fraser za Dune, Ari Wagner za, za Psie Pazury, Bruno Delbonel za Tragedię Macbeta, Janusz Kaminski za West Side Story oraz Don Laust... Sen za zaułek koszmarów. Jest to całkiem fajna stawka, uważam, ale, ale to może, może najpierw głos oddam Wam. I, no, no i Filip, jako gość, to, to zacznij. Ja się zgodzę, że to jest naprawdę dobra stawka. Wydaje mi się, że to jest jedna z lepszych stawek od, od lat. Pierwsze skojarzenie, jakie mi przyszło do głowy, że w sumie. Równie mocny był 2017 rok, gdzie um, był nominowany zarówno Roger Deakins, jak i Ho Hoite van Hoytema za, za Dunkierkę um, i ta konkurencja także była mocna. Wydaje mi się, że także D Don. Deakins za. Blade Runnera. Tak, Runera, Blade Runnera, nie wspomniałem. I chyba także Don Laustem był nominowany za shape of water, czyli to była naprawdę mocna stawka i w tym roku także w tym zestawieniu nie widzę słabych elementów. Bardzo mnie cieszy to, że to Janusz Kamiński dostał nominację, a nie niestety nie pamiętam operatora do Belfast, ale nie chciałem bardzo, żeby Belfast był nominowane w tej kategorii głównie dlatego, że bardzo nie lubię zdjęć w tym filmie i Czuję, że gdybyśmy zostawili ze sobą właśnie mm, tragedię Macbeth i Belfast pod kątem tego, jak te filmy użyły kolorystykę filmu Czarno-białego, to moim zdaniem byłaby e, byłby widoczny dysonans między jakością obu filmów, oczywiście tutaj, e, oddając szacunek dla Bruno Del Bonella, bo to e, są dla mnie wybitne zdjęcia, e, do czego myślę że zaraz przejdę, więc to jest taka. Pozytywna niespodzianka dla mnie, że jednak Belfast nie dostał, bo e, tak widziałem, że wiele osób się wahało w nominacjach, czy będzie, czy Kamiński dostanie nominację, czy właśnie. E, zdjęcia do Belfast ugrają kolejną e, nominację i. Na nasze szczęście z takim polskim akcentem, myślę, że tutaj możemy się ucieszyć, że to Kamiński jednak dostał nominację, więc to jest dla mnie ogromny, ogromny plus. Ale tak patrząc całościowo, nie tylko pod kątem nagród, to myślę, że to był naprawdę dobry rok, jeżeli chodzi o operatorkę filmową, o zdjęcia do filmów, bo nawet filmy, które nie dostały nominacji, które były całkowicie pominięte w. Walce skarwy miały świetną, e, świetną oprawę wizualną i tutaj głównie e, piję do, e, do Green Knighta, gdzie te zdjęcia były e, fenomenalne i myślę, że wiele osób ubolewa nad tym, że ten film nie dostał nominacji w tej kategorii, bo myślę, że totalnie zasłużył na nominację i co by tutaj nie mówić o zwycięstwie, bo myślę, że spokojnie mógłby wygrać, e, ale także w kinie... Mm, Mainstreamowym, blockbusterowym mieliśmy naprawdę dobre zdjęcia w tym roku i e, tutaj mógłbym przywołać chociażby e, Eterna z Kloizao, gdzie te zdjęcia były naprawdę niezłe, Matrixa Nowego, czy e, nawet Suicide Squad, czyli takie kino komiksowe, e, mainstreamowe, które też pod kątem zdjęć było naprawdę niezłe, więc. Patrząc całościowo na ten rok, ja jestem naprawdę usatysfakcjonowany tym, jak, jak to wyszło, i właśnie te nominacje w tym roku potwierdzają, że no to był e, pod tym kątem mocny rok i mocna stawka. I myślę, że gdyby tutaj osoba-osoba wygrała z tego zestawienia Oscara, to myślę, że by tutaj nikt nie narzekał, bo każdy film no. się wyróżnia jest mocny pod tym aspektem. No. Może poza tym kamińskim. No, może to... poza kamińskim, ale reszta naprawdę e, to są mega różnorodne filmy pod kątem wizualnym i to jest ogromny plus. Tak, to, to jest bardzo równy poziom. W, 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 w przeciwieństwie do tego, co było w zeszłym roku, gdzie najpierw była ta w ogóle, nie, no, nieporozumieniem, nominacja dla Manka, a potem jeszcze Oscar, mhm. gdzie, gdzie no, powinien po, wygrać Richards, no, ale cóż, nie, nie zmienimy tego. Tutaj na szczęście takiego Benjaminka w postaci tego Belfastu nie ma. Yy, Maćku, jak ty to widzisz? E, no, no ja się zgadzam z tym, co zostało powiedziane, że to jest bardzo mocna kategoria, e, na, dużo mocniejsza niż rok temu. Rok temu to, to w sumie przy tym wypada trochę jak parodia tej kategorii, można powiedzieć, bo tam nic nie było takiego w sumie zachwycającego, nawet ten Nomadland, który wygrał, no, myślę, że w tym roku by nie miał szans, e, gdyby wyszedł. Nomadland no, no nie wygrał, Wygrał, wygrał. A, dobrze, Jezu, zapominam o tym filmie, że był Mank. Faktycznie Mank wygrał. Ojej, oj ale też nie miałby szans. To, to Mank by tutaj e, skończył podobnie jak Belfast, e, bo faktycznie tutaj są naprawdę mocni kandydaci. E, no, no, ja sam nie jestem w stanie wybrać jednego faworyta swojego, tutaj ulubionego, natomiast wydaje mi się, że wybieroby między dwoma. Tragedia Macbeth'a, która ma po prostu doskonałe zdjęcia francuskiego, co ciekawe, operatora Bruno de Bonella, który zaczynał bodaj w Ameli francuskim, tak, filmie, który zasłynął ze sobą. Ale swoich... bardzo znane zdjęcia, on też dla Koenów robił. Tak, tak, od niedawna tam ten Western robił z Więc widać, że jest to operator, który specjalizuje się w tworzeniu naprawdę niewyobrażalnie dziwnych, szalonych światów. I tutaj też, jakby, no myślę, że zaskoczył ten film taką pedanterią, kompozycją obrazu, która jest niesamowita. No, no i nawiązania do klasyki, do Orsona Walesa, myślę przede wszystkim. No, no, ten film to w zasadzie każde kolejne ujęcie, każdy kolejny kadr, to chce się robić od razu screena czy zdjęcie i powiesić na ścianie. Tak, tak piękne to jest i przez ten film przez to się płynie mimo tej e, takiej nieco teatralnej, odpychającej dla wielu osób formy, więc ja jestem absolutnie zdumiony, jak ten film wypa wypadł. E, no a drugi mój typ to są psie pazury. Hmm, tutaj akurat e, Jedyna kobieta w tym zestawieniu i być może w ostatnich kilku latach, jeśli chodzi Druga, o. Drugą konkretnie Poręczel ta... Morrison, właśnie. Kobieta nominowana do tak, tego tak, tak. zdjęcia. Mhm, tak. I właśnie przy okazji psik pazurów te zdjęcia też są doskonałe. Są zupełnie inne. Przez co ciężko te filmy porównywać. Tutaj mamy bardzo dużo otwartych przestrzeni, na których y, tle są małe jednostki. Trochę jak w Dionie prawda? To tro trochę podobne, natomiast dla mnie psie pazury są jeszcze wyżej ze względu. Ze względu na, na to, jak świetnie ukazują psychologię postaci, jak zaglądają w psychikę, jak długie są te ujęcia i pozwalają nam pobyć z tymi bohaterami, jak piękna jest natura, a jednocześnie, jak dobrze pokazane są wnętrza, gdzie, gdzie jest trochę taka gra świateł i wszystko bardzo impresjonistyczne, bardzo malarskie, trochę w takim starym stylu, o którym się zapomina współcześnie, jest to bardzo artystyczne, bardzo pochłaniające, myślę, tak kinofilsko. I, i bardzo dużo też takiej symboliki w przedmiotach, w, w ruchach kamery, no ja generalnie teraz jak o tym mówię, to myślę, że psie pazury są moim faworytem, ale też myślę, że psie pazury i Diona mają tutaj największe szanse, tak przewidując Wydaje mi się, że ogólnie no faworytem jest Diona też, to mhm. był faworyt do do nominacji to jest raczej, raczej myślę, że, że to jest taki bezpieczny wybór jeśli chodzi o, o tą wygraną, bo to jest film, który jest, jest popularny i ja też uważam, że on wygląda bardzo dobrze, bo, bo jednak no, robi wrażenie ta skala i ten film jest bardzo spójny w tych, w tych swoich wizualiach. No, ja mam jedynie tutaj problem z tą, tą nominacją dla Kamińskiego, bo uważam, że dużo bardziej tutaj zasłużył no, chociażby ten wspomniany przez Filipa Green Knight albo Spencer, który, który też miał fenomenalne zdjęcia. To West Side Story jest filmem, który poza naprawdę pojedynczymi kadrami uważam, że jest po prostu brzydki. Jest okropnie oświetlony przede wszystkim i to, co ten nasz kolega ze studiów powiedział, że, że ten film wygląda, jakby był kręcony na stadionie. I, no I to tak. jest prawda, bo, bo ilość po prostu takiego mocnego reflektorowego białego światła, która jest prosto, prosto w, w obiektyw kamery jest tutaj Jest okropne. takie archaiczne bardzo, bym powiedział. Też te, te flary takie trochę charakterystyczne dla, już dla Bramsa tutaj bardzo się objawiają, jest tego <laughs> strasznie dużo. I to mi się bardzo tak wkradło jako taki minus, jeżeli chodzi o zdjęcia. Tak, ale, ale za to ten film jest całkiem sprawny, jeśli chodzi o pracę kamery. Bo, bo faktycznie sposób, w jaki kamera się porusza, pomiędzy postaciami i scenach tańca, szczególnie które są największą zaletą West Side Story, według mnie, no to jest coś, coś jak najbardziej udanego. Nie, nie, że zdjęcia w West Side Story są jakieś szczególnie złe, to nie jest, uważam, poziom manka, który jest po prostu brzydki, ale, ale ten film traci bardzo w stosunku do tej pozostałej czwórki, która wygląda naprawdę przepięknie. Mm -hmm. Tak, ja też się zgadzam, że to jest najsłabszy z tej kategorii tutaj wybór. E, ja trochę mam dość kamiskiego, on bardzo konsekwentnie się trzyma swojego stylu od lat 90. i właśnie dlatego może się to wydawać takie przestarzałe, e, archaiczne, właśnie jak Filip powiedział. Bo od, od czasu Szeregowca Rajana no, te zdjęcia są takie bardzo naświetlone, aż przesadnie, jest bardzo dużo białego światła. E, wokół postaci są takie białe krawędzie, wszystko jest właśnie oświetlone jak na stadionie, można powiedzieć. Natomiast no, nie dziwi mnie ta nominacja ze względu na to, że są tutaj po prostu sceny, które zapadają w pamięć i są bardzo ciekawie zaaranżowane. Tylko tutaj w przeciwieństwie do Diony na przykład brakuje właśnie takiej spójności, bo miejscami te zdjęcia są takie bardzo ciężkie rodem z jakiegoś pianisty czy filmu o, o II wojnie światowej, gdzie wszystko jest takie szare, mamy to te, otwierające ujęcie, które całkiem robi wrażenie. Ale moim zdaniem ten film jest najlepszy w momentach, kiedy kamera skupia się na kolorach. Na przykład w piosence Ameryka, która ma właśnie przepiękne jazdy kamery, trochę przez montaż jest to zepsute. Mimo wszystko chciałbym jeszcze dłuższe jazdy kamery, ale myślę, że w takich momentach ten, ten film faktycznie potrafi złapać no za tak, serce. Tam, tam, ale no... tam jest, jest <laughs> parę takich absolutnie przepięknych kadrów, jak na przykład to ujęcie na, na Elgorta w tej kałuży, gdzie wokół niego jest dużo takich malutkich białych plamek. Tamek tak. światła, albo to ujęcie z lotu ptaka w tym magazynie, w którym tak, chciałem o tym te, powiedzieć. Te, te dwie grupy się, się ścierają, tak. to z tymi cieniami, które tak na siebie nachodzą, to wygląda prześwietnie, ale no, tak. jako całość no, ten film po prostu wygląda gorzej od, od reszty. Mhm. Zdecydowanie. A, a czy macie jakichś takich swoich dużych nieobecnych? No znaczy, ja i Filip tego Green Knight'a wspomnieliśmy. Ja jeszcze w sumie chciałbym powiedzieć o moim faworycie, bo tutaj Maciek powiedział, A, Maciek powiedział o Power of the Dog i Tragedii Macbeth, ja się całkowicie zgadzam, bardzo mi się podobały zdjęcia do tych filmów, szczególnie w Power of the Dog ta naturalność, ta brudność praktycznie każdy kadr działał na zmysły. Dało się poczuć woń właśnie tego krajobrazu, tego domu, takiego brudu. Strasznie ta operatorka udziaływała właśnie na zmysły. Z kolei y, tragedia Macbeta zachwyciła mnie tą monochromatyczną stylistyką, która była wykorzystana perfekcyjnie e, i bardzo urozmaicała tą historię, zwłaszcza w połączeniu z tą brutalistyczną scenografią. E, która zamykała bohaterów w tych takich zimnych ścianach i świetnie to także podkreślało ten obłęd, jaki objawiał się w Macbecie. Ale dla mnie faworytem jest oczywiście Dune i myślę, że osoby, które mnie tak śledzą, to wiedzą, że jestem wielkim fanem zdjęć i tego, co zrobił Greg Fraser. Wydaje mi się, że Oscar dla Grega Frasera to będzie także Oscar dla Denisa Villeneuve'a, bo Villeneuve już tak się trochę to zatarło w świadomości, że. Ma taką. To jest formalista. On jest bardzo skupiony na, na zdjęciach, i no tak naprawdę można powiedzieć, że Villeneuve współpracowało z Gregiem Fraserem cały czas przy zdjęciach. I Oscar dla Frasera to będzie także Oscar dla Villeneva. Ale dla mnie ten film powinien wygrać z jednego prostego względu, tego, jak Duna zrewolucjonizowała podejście do imax bo w ostatnich latach IMAX stał się głównie takim narzędziem marketingowym. Stał się narzędziem w rękach korporacji, które wykorzystują IMAXa właśnie w takich celach komercyjnych, że zachęcić widzów, żeby pójść do IMAXa, bo wiadomo, że bilety z IMAXa kosztują więcej i więcej będzie za to pieniędzy. Natomiast twórcy zupełnie nie potrafili wykorzystać tego IMAXa w ciekawy sposób. Jedynym reżyserem, który jakoś nadal stara się wykorzystać IMAXa w jakiś ciekawy sposób oprócz Villeneuve'a, no to właśnie jest Christopher Nolan, bo przy Dunkierce, Interstellar czy nawet Tenet, no było to widoczne, że on chciał wykorzystać potencjał tego formatu w 100%. Natomiast Duna to jest dla mnie zupełnie inny poziom. Ja bardzo uwielbiam jedno zdanie, które Villeneuve powiedział chyba na festiwalu w Wenecji, że on chciał, aby kino było częścią opowieści i rzeczywiście tak jest i IMAX to doskonale potwierdza kiedy on IMAX format pojawia się w konkretnych scenach, które mają istotne znaczenie dla fabuły cały film jest nakręcony głównie na Alexie LF, czyli na cyfrze, tyle że myk jest taki, że on potem to przekonwertował na taśmę i potem z powrotem na cyfrę żeby, żeby to ziarno było tak subtelnie nakreślone i z kolei IMAXem kręcił scenę tych wizji surrealistycznych Paula oraz scen, które mają podkreślić tą wielkość pustyni, wielkość Arakis. I IMAX się właśnie pojawił w tych scenach wizji Paula i świetnie dodystansowało tą rzeczywistość Paula od tych wizji dżihadu, czy właśnie tej całej potęgi pustyni, bo nawet tak zwrócimy uwagę, jak są kadrowane postacie w w dunie, no to zwłaszcza w pierwszym akcie, widać, że to są małe przestrzenie kadrowe. Tutaj nie mówimy o szerokich kadrach, yy, tylko oni są zamknięci w takich zbliżeniach i. Ten IMAX pojawia się na początku bardzo rzadko i kiedy się pojawia, to dopiero w drugiej połowie filmu, kiedy główna e, dwójka bohaterów trafia już na pustynię i zmaga się z, z całym żywiałem. I wtedy ten IMAX odgrywa no, niesamowitą rolę. E, więc tak, więc dla mnie to jest ogromny krok w przód, jeżeli chodzi o, o storytelling w takim kinie mainstreamowym, i dla mnie właśnie dlatego Greg Fraser zasługuje na wygraną. Właśnie dzięki tego wykorzystania IMAXa w tak ciekawy, umiejętny sposób, że rzeczywiście ten IMAX wniósł bardzo dużo do historii. i Naprawdę udaje się uwypuklić IMAXowi wiele takich ciekawych detali, jak właśnie to ziarno, czy potem, kiedy wchodzą te sceny z, z wizjami Paula, to widać zupełnie inną jakość obrazu, która też... Sprawia wrażenie jakbyśmy to my doznawali wizji. I także e, takie moje spostrzeżenie, że ten IMAX tak dobrze działuje właśnie dzięki temu, że jesteśmy zamknięci w tym takim hermetycznym kinie i kiedy pojawiają się te, te wizje na takim e, wysokim kluczu oświetleniowym, to także Świetnie to działuje na, na, na nas samych, więc e, to taka, takie moje spostrzeżenie na temat tego i Maxa. No ale do tego, ja, ja uważam, że ten film jest, tak jak wspomnieliście, bardzo spójny stylistycznie. E, dochodzi do tego ta brutalistyczna scenografia, e, która jest dosyć odważna w kinie mainstreamowym, i mm, myślę, że to jest też powód, dlaczego wielu osobom Duna się nie podoba, bo jest to surowe i na pewno. E, niespójne z tym, jak dziś, dzisiaj wygląda kino mainstreamowe, które jest oparte na e, takiej różnorodnej palecie barw, ekstrawagancji. Tak, tak je, jeszcze, je, ale to w ogóle jest zabawne, bo jeszcze parę lat temu narzekaliśmy na to, że te wszystkie filmy przez, tak trochę przez Snydera, przez Nolana, no bardziej przez Nolana, mm -hmm. wyglądają właśnie tak surowo, szaro, buro i tak dalej. A teraz jest z kolei, mam wrażenie, trudno w drugą stronę, że już powoli zaczyna męczyć to, tak jak bardzo kolorowy jest każdy film, jeszcze jak na etapie Guardiansów na przykład y, dwójki mi się to podobało, tak teraz już troszkę mnie męczą te, te wszystkie blockbustery, które są takie takie bardzo mhm. kolorowe, aż za bardzo, że te kolory są trochę przesycone i tak dalej, a ta Dune jest według mnie takim troszkę powiewem świeżego powietrza w tym, mhm. w tym blockbusterowym kinie. Tak, ja się całkowicie z tym zgadzam. No jest to też spójne z tym, jak w ogóle z filmografią Villeneuve'a, bo Villeneuve tą brutalistyczną stylistykę już wplatał w swoich pierwszych filmach jak Politechnika, ale także jako fan Villeneuve'a mogę powiedzieć, że to jest chyba jego najbardziej Taki autorski film, gdzie połączył wiele elementów, które tak twórczo w nim się działy, bo oprócz y, tych elementów y, wizualnych y, pod kątem IMAXA to są też wiele takich ujęć które sprawiają wrażenie takiego, takich yy, etnograficznych wręcz yy, postrzegania z Mamy wiele ujęć z ręki, co też jest takim nawiązaniem trochę do początków yy, twórczości Villeneuve'a, który się właśnie wywodzi z direct cinema, yy, a raczej nawiązywał do twórców direct cinema, jak Pierre Peru, yy, ale także jest wiele ciekawych zabiegów pod kątem wizualnym, yy, bo oprawa wizualna w yy, Wizjach Pawła nawiązuje chociażby do rysunków Wojciecha Siódmaka, więc to też jest taki ciekawy, ciekawy smaczek. Ale tak, ja jestem zachwycony zdjęciami i do, do Diony i do dzisiaj czasem sobie puszczam wyciąganie statku z wody, bo to, ta scena w Wymakzie, zwłaszcza z soundtrackiem Cimera, który także w Wymakzie robił niesamowite wrażenie, była doświadczeniem surrealistycznym, więc dla mnie to jest faworyt, zarówno tak pod kątem fanowskim, jako bycia fanem Diony Wilnawa, jak i tak staram się na to spojrzeć trochę tak bardziej obiektywnie, całościowo. Mhm. Hmm. Znaczy, ja chciałem właśnie do tego nawiązać, że... Przerwałem ci. Yy, ta, tak, bo tutaj yy, jedna rzecz, która się, się nie pojawiła, bo nikt od Załuku Koszmarów nie mówi, ja się tak zastanawiam. Ja właśnie... Ja zaraz o tym powiem. Ja muszę o tym powiedzieć, to jest najlepszy film na świecie. Mój główny <śmulny> film. <śmulny> Lep lepszy niż Malignant. <śmulny> no, <śmulny> chociaż trudno porównać. <śmulny> tak, ale chciałem nawiązać do Diony, że no, jestem ciekawy, czy rzeczywiście Diona dostanie tego Oscara, bo przed nami kolejna część, gdzie będzie ten sam operator. I się zastanawiam, czy akademia często tak robi, że woli zostawić tutaj mocne Oscary na. Na właśnie kolejną część powiedzmy tutaj tej serii. Co, co, co jest możliwe, chociaż nie wiem, ale z drugiej strony, no, Duna też może zatriumfować w zasadzie we wszystkich tych kategoriach technicznych, co by przypominało to, co się działo na przykład z takimi filmami jak Dunkierka te parę lat temu. I wydaje mi się, że Duna może być takim filmem. E, tak, i chciałem właśnie powiedzieć o Załuku koszmarów, bo o tym filmie z jakiegoś powodu nie powiedzieliśmy. Może dlatego, że nie ma szans wygrać zupełnie. Natomiast ja bardzo te zdjęcia szanuję. E, szanuję za to, że widać od razu, że to jest film del Toro jakie się ogląda. Czuć tę baśniowość, y -y -y. czuć ten mrok. Tak, tak, ta, to jednocześnie jest del Toro i to jednocześnie jest bardzo dobry nuar. Bardzo dobry nuar, tak. I w przeciwieństwie do yy, kształtu wody, gdzie. No, nawiasem mówiąc, trochę bardziej mi się tam zdjęcia podobały, ale przez kształt wody wydaje mi się, że dało się tak płynąć. Tamten film był bardzo taki przyjemny, mimo wszystko, wizualnie e, przez to się płynęło, przez jak, taką właśnie baść. Natomiast załóg koszmarów dużo bardziej musiał postawić nacisk na takie. Nieprzyjemne emocje, dużo więcej jest tutaj odpychania nas obrazem, pokazywania brudu, właśnie mroku. Nie ma tutaj takich tanich sztuczek, jakichś operatorskich, tanich zabiegów, które mają wzbudzić u nas zachwyt bo ten film nie jest na przykład o miłości jak kształt wody, ten film jest o upadku człowieczeństwa można powiedzieć i wizualnie to się udało oddać dodatkowo szanuję operatora jak i reżysera za to, że udało się kolejne jakby akty filmu czy kolejne jego etapy odróżnić zupełnie wizualnie bo pierwsza część tego filmu ma zupełnie inne kolory dominujące niż druga, która Rozgrywa się już w innym miejscu. I trzecia, która, w której dominują bardzo zimne kolory I, i, i dużo bardziej wtedy też się to prezentuje jak baśń. No, ja jestem fanem mimo wszystko i wydaje mi się, że Del Toro to jest taki reżyser, że niezależnie jakiego operatora weźmie do filmu, to będziemy czuć, że to, są, że to jest film Del Toro, bo bardzo dużą wagę przykłada on właśnie do. Do zdjęć. I wydaje mi się, że takim twórcą kiedyś był, dawno, dawno temu był Ridley Scott, gdzie jak się przyjrzymy jego kilku pierwszym filmom, mimo że miały różnych operatorów, to było czuć właśnie, no na przykład podobne zabawy światłem w pierwszych filmach Ridleya Scotta. Mimo że każdy kolejny operator by, był zupełnie inny, to czuć było tę rękę autorską Ridleya Scotta. I tutaj czuję coś podobnego, więc taka mała dygresja. Tak, a, a potem znalazł sobie tego, jak się ten operator nazywa. Jaruz Wolski. Tak, Wolski. Do, do Wolskiego i wszystkie filmy wyglądają brzydko. O, ja na temat Deltora się zgodzę całkowicie z Mackiem. Ja może nie jestem aż tak wielkim fanem filmu, ale na moja pierwsza refleksja po zobaczeniu Nightmare Ali była taka, że chciałbym ten film zobaczyć w czerni i bieli, bo użycie, tych kol o. użycie kolorów w tym filmie było fantastyczne i rzeczywiście tutaj potwierdziły się słowa Deltora o tym, że on tak kalibrował oświetleniem, kolorami, aby potem, aby miał ten film w czerni bieli dokładnie taki sam vibe jak oryginał. I oglądając ten film w kolorze Naprawdę chciałem i chcę nadal zobaczyć ten film, jak się prezentuje w, w Czerni Bieli, bo e, no widać tutaj, że stała za tym naprawdę koherentna i mądra wizja, żeby potem to wyglądało e, naprawdę w porządku, a nie jak e, w kontekście manka, który e, dosyć powiedziałbym nieumiejętnie korzystał z tej estetyki. A tutaj już na etapie e, nawet e, koloru widać, że. E, było to dopracowane z myślą o tym, aby to jak najlepiej się prezentowało w monochromatycznej stylistyce. I także się zgodzę z tym, że po tych zdjęciach od razu widzę, że to jest film del Toro, zwłaszcza w pierwszym akcie ta scenografia jest, wydaje mi się, bardzo w, w kontekście poetyki y, samego Deltora, więc tak, więc pominęliśmy trochę ten film, ale y, to jest kolejna produkcja, która jest bardzo różnorodna y, stylistycznie i y, wydaje mi się, że nie ostaje ani trochę o, o, od reszty stawki. I tak jak mówię, bardzo chciałbym zobaczyć, jak się to prezentuje w, w Czerni Bieli, zobaczyć to w Kinie, ale niestety takiej okazji raczej nie będę miał. Y no, ja tutaj za bardzo też nic do dodania, chyba nie będę mieć, bo to, co chciałem, powiedziałem. A też nie chcę za bardzo przeciągać, bo, bo już troszkę tam nam czasu upłynęło. A z uwagi na, na formę, w jakiej to, to będzie potem publikowane, nie możemy za bardzo rozgadywać. Ale tak jeszcze na koniec, jak, jak każdego z naszych, naszych tutaj zaproszonych gości, będę, chcę Cię Filip poprosić, żebyś tak dosłownie postarał się w, w maksymalnie 5 minutach powiedzieć ogólnie o swoich wrażeniach z, z nominacji. Ja muszę stwierdzić, że to są naprawdę ciekawe nominacje, ciekawy rok, bo nawet główna stawka pokazuje nam, że akademia poszła w trochę inną stronę, że to już jest inna akademia, mamy bardzo różnorodne filmy. Jeżeli jest coraz mniej tak zwanych Oscar baitów. Wiadomo, że tutaj w głównej stawce, jeżeli chodzi o najlepszy film mamy takie tytuły jak King Richard czy Belfast, które dziś są tymi takimi crowdpleasurami, Oscar jeżeli tak to można stwierdzić, ale czuć Taką różnorodność. No i sam fakt, że e, dwa filmy międzynarodowe dostały więcej niż jedną statuetkę czyli Drive My Car i Najgorszy człowiek na świecie e, no to jest widoczny znak, że e, akademia zrobiła lekki krok w przód, a nawet duży, i mam nadzieję, że w następnych latach. To się będzie pogłębiać, i będziemy dostawali więcej takich różnorodnych i bardziej niszowych tytułów. Jeżeli chodzi o takie moje prywatne jeszcze spostrzeżenia, no to ja tutaj też się nie chcę rozgadywać, ale dla mnie brak nominacji Villenawa, jeżeli chodzi o najlepszego reżysera, jest skandaliczny wręcz. Bo biorąc pod uwagę 10 nominacji za film, który był od początku sygnowany jego nazwiskiem, nie? taką autorską wizją. I brak nominacji. Dla niego w reżyserii, no, jest czymś takim. No, no jest to nieporozumienie, biorąc pod uwagę, że chociażby Spielberg czy w dostali już tę nominację. A... No właśnie, ja, ja mam wrażenie, że to by było bardziej do przełknięcia, gdyby, gdyby Spielberg i Brana tutaj nie byli. No właśnie, tak. I choć z drugiej strony tutaj no, myślę, że też Akademia ma w głowie to, że Villeneuve taką. Pełnie swojej mocy, na pewno będzie chciał pokazać w Dion Part 2, który zacznie zdjęcia już w wakacje, więc myślę, że oni mogą tak go trzymać na tą nominację, może na statuetkę, właśnie na, na drugą część. Ja bym nie miał nic przeciwko, ale tak jak też wspomniałem wcześniej, taką Oscarem dla Villeneva myślę, że będzie Oscar za zdjęcia i też bym się nie obraził. Ale to, co mówię, cieszy mnie to, że za to e, Hamaguchi dostał nominację za reżyserię, oraz zaskoczyło mnie pozytywnie, że Najgorszy Człowiek na świecie dostał nominację za najlepszy scenariusz oryginalny i to jest taki mój prywatny faworyt do wygrania tej nagrody, bo mm, naprawdę lubię ten film. E, tylko szkoda, że. E, główna aktorka z filmu e, Renat Rejsev bodajże nie dostała nominacji, Aha, tak. nie dostała nominacji z, e, właśnie za najlepszą żeńską rolę, bo dla mnie była najlepsza w zeszłym roku e, ale cieszy brak Lady Gagi to, to już myślę, że wiele, myślę, tak, że wiele tak, osób tak. będzie o tym wspominało, że brak nominacji dla Gagi jest czymś pozytywnym to, to samo dla e, Jared'a ale to, 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 byłoby, to byłby jeszcze większy absurd, e, gdyby on dostał nominację to, to, poza, poza, ta, poza takim jednym ananaskiem, na tym, na tym naszym polskim poletku, tak. który będzie narzekać na to, że Gagi nie ma, ale to, to, to on jest sam. Dokładnie. Jeszcze z takich rzeczy trochę mm, wiem, że to nie jest film po Akademię, ale nadal jakoś tak boi, że nie ma Titan w najlepszym filmie międzynarodowym, choć to w tym roku jest naprawdę mocna stawka. Także wydaje mi się, że jedna z lepszych kategorii, jeżeli chodzi o film międzynarodowy od lat, bo Praktycznie każdy film z, z tego zestawienia jest naprawdę bardzo dobry. Nie widziałem tylko. Um, Lunany. Lunany. tak, nie widziałem. Więc tutaj nie mogę nic o nie powiedzieć, ale każdy z tych filmów, który tam został nominowany, jest naprawdę świetnym tytułem. Choć w tym roku i tak wydaje mi się, że powinien wygrać, powinno wygrać Drive My Car i ja myślę, że, że, że wygra. A myślisz, że ten. To się nie stanie, ale jaka by była Twoja reakcja, gdyby Drive My Car powtórzyło Parasite i dostało te cztery statuetki? Bo to są te same kategorie, mm -hmm. z tą różnicą, że scenariusz jest adaptowany, adaptowany, a nie oryginalny. No to na pewno byłoby coś. I myślę, że. Problem jest taki, że mimo wszystko Parasite był bardziej mainstreamowy. Znaczy, tak, tak jak mówię, to, to się nie stanie. Mm -hmm. Drive My Car wygra tylko tego międzynarodowego, ale. I ja, ale gdyby e, ja nie jestem aż tak wielkim fanem Drive My Car, to znaczy nadal lubię ten film wolę inny film Hamaguchiego zeszłego roku czyli Wheel, Wheel of Fortune e, ale nie miałbym absolutnie nic przeciwko, bo to jest nadal świetny film mega artystyczny, godzinne. kino o, o, o przepracowaniu traumy żałoby i e, na, można ten film rozpatrywać w wielu ciekawych kontekstach i nie miałbym nic przeciwko, choć tak jak mówię w mm, w najlepszym filmie tutaj nadal mamy mocną stawkę i to jest trochę inny rok niż w 2019 roku. I raczej wygranego patrywałbym w The Power of the Dog. To jest też taki mój faworyt, choć wiadomo, że serduszko jest po stronie innego filmu. Ale tak już kończąc to, co mówiłem na samym początku, to są inne Oscary i cieszy mnie kierunek, w którym idzie ta, idzie ta nagroda, bo. Jest coraz mniej takich nudnych, typowych, przewidywalnych amerykańskich filmów, a pojawia się różnorodność i mamy wielkie kino sci-fi, mamy kino sandencowe, kodę, właśnie mamy takie powolne kino kontemplacji, jak The Power of the Dog, nastawione na taki artyzm. Także wiele różnorodnych filmów i to mieć że choć wiadomo, że musi być zachowany ten balans i jakieś oscar baity zawsze się pojawią. Tak, ale, ale jest to zdecydowanie trend idący w dobrą stronę, bo, bo mam wrażenie, że jeszcze parę lat temu to King Richard było miało, by miał 12 nominacji, a, a Psie Pazury 3, także. Mm -hmm. King Richard, Ym... piękny film. Słucham? Tyl Chciałem tylko powiedzieć, że King Richard to piękny film. Ym... No, to jest moja okay. opinia. Okay. <laughs> Dobrze, to w takim razie dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję za zaproszenie. I, 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 i ja zapraszam do, do, do rozmowy z kolejnym gościem. Także dziękuję bardzo. Cześć. Dzięki wielkie jeszcze raz za zaproszenie. Rozmawiamy z Kubą Florianem Stolarzem, którego możecie znać z działalności na kanale Sztywny Patek. Także z tekstów, które piszę dla CD Action i działalności jako przy, przy, przy tłumaczeniu tekstów. i Tekstów czy, czy czego dokładnie? Jak na razie robię napisy dla jednego studia, ale na razie nie mogę się nimi pochwalić, bo jeszcze nie, nie wyszły niektóre, więc... Aha, czyli, czyli NDA, Ta. tak. No, przekonamy się pewnie za jakiś czas, tak? Dokładnie. No, i, a rozmawiać będziemy o kategorii Najlepszy Montaż, gdzie nominowane są takie filmy jak Duna, King Richard, Zwycięska Rodzina, Nie Patrz w Górę, Psia pazury oraz TikTok Boom. No i, i na początek tutaj jest y, pytanie: co ogólnie sądzicie o tej kategorii? Czy to są według Was filmy, które są dobrze zmontowane? Czy może jest jakaś taka tutaj duża wpadka? Czy były w zeszłym roku filmy, które zasługiwały na znalezienie się w tej stawce bardziej? Tutaj, Kuba, do, do ciebie jako pierwszy możesz mówić. No, na pewno musimy porozmawiać o pewnym słoniu w pokoju, czyli jak się na tej liście znalazło. Nie patrz w górę, ponieważ to jest dla mnie kompletnie nieporozumienie. Ponieważ z filmów, które ogólnie nie znalazły się w jakiejkolwiek kategorii, no, każdy z tych filmów był na pewno lepiej zmontowany. Może nie wyróżniał się czymś szczególnym, ponieważ jak, się, jak sobie popatrzę na. Na to, na różnorodność montażu tych filmów, no to można właśnie wychwycić, OK, montaż ten jest specyficzny dla tego, tego filmu, dlatego, 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 e, ale Dobra, mm, nie wiem, co powiedzieć. To Nie Patrz w jest takim trochę filmem, który mam wrażenie przesadza. Oj. o czym, o czym jeszcze pewnie pójdziemy później, ale. pójdziemy Powiemy później, ale. Zawsze na, w tych nominacjach jest taki film, który jest taki bardzo. Nie wiem, flashy? Ba, bardzo dynamiczny jest ten montaż. Ten film tak krzyczy, to jest główny język powiadania historii nieraz. Tak jak w zeszłym roku takim filmem była, był Proces Siódemki z Chicago, gdzie też ten film był bardzo mocno dynamizowany przez montaż, i tam to wypadło lepiej. no don't Look Up jest męcząca. A, a jakieś takie zeszłoroczne filmy, które uważasz, że były zmontowane dużo, dużo lepiej niż. no chociażby to nie pasz górę i powinny się tu znaleźć? No na pewno Kamon Kamon, ponieważ sama struktura tego filmu jest bardzo specyficzna, bo ona jest oparta jakby ten film, przez ten film się dosłownie płynie. I on nie ma jakiejś. Konkretnej struktury. Znaczy postaci tam przeżywają konkretną drogę, dowiadują się pewnych rzeczy o sobie, przeżywają jakiś rozwój, ale struktura tego filmu jest taka, jakby to jest zbiór wywiadów z, z, z młodzieżą, które jest poprzeplatane właśnie tymi scenkami z życia. I to wszystko brzmi dosyć chaotycznie, ale przez to, jak ten film jest właśnie zmontowany, to nie ma tutaj żadnego poczucia, że okej, okay, tego jest za mało, tego jest za dużo. Wszystko jest właśnie w idealnym stopniu i mimo tego, że no jest, wydawałoby się to chaotyczne, to przez ten film się płynie, więc to zdecydowanie powinno się znaleźć. A w przypadku Nie patrz w górę, cały czas te wszelkie różne wstawki montażowe, znaczy Hank Corwin, który zmontował ten film, on już montował Big Short czy, czy, czy Vice? I każdy z tych filmów miał podobne techniki montażowe, tylko że tam też mocno wbijały się w klinę, w taką typowo filmową strukturę, ale znacznie lepiej pasowały do tego, ponieważ Vice było przeplatane przeróżnymi. Przeróżnymi dokumentalnymi wstawkami, prawdziwymi nagraniami też się przełączało pomiędzy farsą a prawdziwym opowiadaniem, na przykład film się w pewnym momencie sztucznie kończy napisami końcowymi tego typu rzeczy i tam taki montaż pasuje w big, big Short już było ciut że bo tam było faktycznie flashi, bo tam było przeskakiwanie pomiędzy przeróżnymi obrazkami, zdjęciami z, tam z internetu i tak dalej, e, ale to też się wpisywało w dynamiczność tego i że sam film nie brał się aż tak stuprocentowo na poważnie, a Nie Patrz w Górę traktuje się nieprawdopodobnie poważnie i te wszelkie przebitki, jakieś losowe e, przebitki na, 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 na miny postaci, co mnie po prostu rozbrajało. Nie jest to ani płynne i strasznie to wybija z rytmu. I nieprawdopodobnie mnie to, mnie to, mnie, mnie to wybijało z rytmu. I wydaje mi się, że, że nominacja za, za montaż może wynikać z tego, że jakby też ten film ma absolutnie kiepskie zdjęcia, co jest dla mnie niesamowicie dziwne, ponieważ za zdjęcie odpowiada Linus Sandgren, czyli koleś, który zrobił La La Land oraz oraz, jak to się nazywał, No Time To Die, czyli jeden z najsilniejszych filmów zeszłego roku. I z jakiegoś powodu ten film ma tak podstawowe błędy, jak to, że z jakiegoś powodu niektóre postaci są nieostre, ponieważ operator nie, nie mógł, czy tam ostrzyciel, bo ostrzyciel się tym zajmuje, ostrzyciel nie zdążył wyostrzyć fokusa na danej postaci, przez to niektóre post postaci są po prostu rozmazane. Kamera po prostu stoi, robi close-up na, na twarze aktorów i, i to ma być ten dziennikarskie śledztwo, oddanie tego, te, tego chaosu. I Słyszałem taką plotkę, że to jest taki sam powód, dla którego Bohemian Rhapsody dostało nominację i potem do Oscara za najlepszy montaż. Czyli, że montażysta zrobił coś z niczego. Bo przy Bohemian Rhapsody podobno był straszny chaos produkcyjny i montażysta zrobił coś z niczego. Zrobił coś, co dało się w miarę oglądać, i dlatego. Tam znajomi z, z Akademii, znajomi montażyści na niego zagłosowali, bo jakoś to wybronił. I wydaje mi się, że to może być chociaż, tak samo. Chociaż ten, to, tak, ci się, tak ci się wetna, że ten montaż w Bohemian Rhapsody i tak był koszmarny, w sensie tam były tak, tak, tak podstawowe, właśnie błędy montażowe. Tak, no, ale też jeśli to jest to, co dało się wybronić, no to to też pokazuje, jak okropna była produkcja tego filmu, więc jak mówię, to jest podobno. Y więc nie będę tutaj dyskutować, natomiast no, no nie patrz w górę. Zdecydowanie kamon, kamon powinno się pojawić na tym, na tej liście. Dla mnie cała ta kategoria jest dość rozczarowująca w tym roku. Szczerze mówiąc, uważam, że poziom jest średni. Nie, nie jest słaby, ale jest naprawdę średni. Nie ma tutaj nic, co by mnie zachwyciło tak bardzo. Jest jeden film, który się wyróżnia na Plus, moim zdaniem, do czego może potem przejdziemy. E, w każdym razie, no, w większości kategorii, które omawiamy, jakby porównujemy je z tym, co było rok temu. Zazwyczaj to są dość zabawne porównania, bo rok temu Oscary były bardzo specyficzne. E, filmów prawie nie było, prawda? E, nie było tam na przykład tych wysokobudżetowych produkcji, które zazwyczaj trafiają do kin. E, no a mimo to. Uważam, że rok temu były dużo ciekawsze filmy w tej kategorii montażowej, bo mieliśmy Sound of Metal, które wygrało, które było bardzo ciekawe, ale też reszta kandydatów była świetna. Mieliśmy Ojca, który. Tak, ojciec był absolutnie który rewelacyjny. Montaż, montaż bardzo ciekawie podporządkował, tak, tematowi, jakby perspektywie głównego bohatera. To się oglądało z zaciekawieniem cały czas, dzięki właśnie, między innymi, pracy montażowej. Obiecująca młoda kobieta, też jakby montaż bardzo ciekawy, wykorzystujący gatunkowe tropy, agresywny, no, no niepokorny, można powiedzieć, jak główna bohaterka, jak sam film zresztą. No i proces siódemki z Chicago, który. który też uważam, że był naprawdę solidny montażowo, na pewno bardziej solidny niż niektóre filmy, które tutaj się znalazły, Bo na przykład mimo całej mojej sympatii do filmu King Richard, który ja naprawdę lubię i wielokrotnie to powtarzam, to no ta nominacja jest tak na wyrost, tutaj nic się nie dzieje ciekawego montażowo, po prostu jest, jest ok, jest jakby nie wiem, wydaje mi się, że ten film respektuje zasady poprawnego montażu, ale nic więcej, a wydaje mi się Najfajniejsze w tej kategorii montażowej jest to, że często wygrywa film, który faktycznie, no w którym faktycznie widać montaż, tak? Nie wiem, jakiś Whiplash, Mad Max, no to są świetne filmy pod tym względem i od razu widzimy, e, jeśli chociaż trochę interesujemy się kinem, jak ten montaż oddziałuje, powiedzmy na, e, na nas i, i na nasze zmysły. Natomiast tutaj, no, myślę, że najbliżej jest tik, tik, boom. Takiego podejścia, aczkolwiek no, nie, nie zwaliło mnie to znów, szczerze mówiąc. Uważam, że, że jest ciekawy ten montaż, faktycznie jest o czym mówić w tym przypadku. No i pazury, które no, myślę, że no, trochę taka nominacja jak rok temu, czyli ten film, w którym no, jest dużo długich ujęć, jest faktycznie powolne tempo budowane przez ten montaż, taka imersja też długo przebywamy z bohaterami. Wszystko jest tak cięte bardzo delikatnie. Wydaje mi się, no i to, to jakby też się płynie przez ten film, tak? Właśnie to, to co powiedziałeś, No tak, a Dune nie lubię stylistycznie, więc montażowo też nie, po prostu do mnie to nie trafia, ale to pewnie przejdziemy w dalszej części rozmowy. Tak, no ja tutaj myślę, że może, mogę jeszcze, zanim przejdziemy do faktycznego omawiania nominowanych, to jeszcze tak wspomnę o. o... Czymś, co jest chyba no, takim ukoronowaniem tego, że Akademia bardzo, bardzo nie lubi Edgara Wrighta, bo naprawdę świetnie zmontowane Last Night in Soho tutaj nominacji nie dostało. A to jest film, który, który też korzysta montażu, z montażu w bardzo taki narracyjny sposób, że to jest też służy opowiadaniu historii. No czy. czy yy, chociażby Net. Które, które spokojnie by mogło tutaj albo być Bo nawet nie mówiąc o tych europejskich filmach Najgorszy Człowiek na Świecie no, to też wydaje mi się, że stoi na, na dużo wyższym poziomie. część tutaj. Tak, to... Z, 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 albo Nairo. A to była ciekawa nominacja. Całkiem ironicznie. Całkiem ironicznie Nairo mogłoby zostać nominację do Oscara. Za najlepsze zdjęcia na pewno. No, z, zdjęcia były na pewno ciekawe. Kuźwa, to była taka niespodzianka, tak, ale... ten film. No, ja się, ja się strasznie bałem tego filmu, a się, a się okazało, że to jest mój ulubiony polski film zeszłego roku. Eee, no dobra. Nie, no to jest, to jest ten film, z którym pójdziesz, znaczy ja tak zrobiłem, że poszło kompletnie niespodziewanie z statą, no bo a, zobaczymy, może coś ciekawego będzie. Zwiastun wyglądał fajnie i kuźwa, dostaje taką eksplozję energii, jakiej dawno nie widziałam w polskim kinie mainstreamowym, że wow! A to ten, to no bo ja i Maciek ten film widzieliśmy dwukrotnie. Raz w kinie, chyba nawet razem byliśmy na, na Samsie, a raz na, na festiwalu kamera akcja. Na festiwalu Kamra. Gdzie tam. Po... Na festiwalu w kan. Nie, to... a, <laughs> Nie, ale w każdym razie tam po, po wyjściu to, co to, 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 to Maciek powiedziałeś, że ten film mogliby puszczać ten. Że zamiast foteli powinien być tak, być parkiet? <laughs> Składanki doskonałe i można tańczyć po prostu, nie oglądać, się dobrze bawić. <gryzł> na, gór na górze kula dyskotekowa się kręci. <gryzł> I, i, I bajm co mi panie dasz. No dobrze, ale dy dygresja długa wyszła. Yy, Duna, co powiecie? Bo ja tak właściwie trochę to, o czym Maciek zaczął, zaczął mówić, że ja poza yy, yy, tam ewentualnym zganieniem nie patrz w górę, i pochwaleniem tik, tik, boom. Trochę mało mam do powiedzenia w tej kategorii. W sensie, żaden z tych filmów mi wyjątkowo, jeśli chodzi o montaż, w pamięć nie zapadł. I jak. Yy, generalnie, no jest, jestem jedną z tych osób, którym się Duna podobała, nawet, nawet bardzo. Tak, yy, montażowo uważam, że to jest jedna z rzeczy w tym filmie, która wypada troszkę bardziej nijako. Nie, że źle, bo ten film nie, nie jest zmontowany w jakiś tam niepoprawny sposób. Nie ma nie, jakiegoś łamania osi czy, 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 czy tego typu rzeczy. Ale no zdecydowanie większo, bardziej w pamięci mam chociażby muzykę, zdjęcia, scenografię, re, resztę tej strony technicznej, Ja ten montaż tak... No, no nie pamiętam go za bardzo. Jak to u was? Ja się osobiście nie zgodzę, ponieważ... Szczerze mówiąc, z, z tych wszystkich filmów, które są w, z, w tym roku nominowane, czyli Nie patrz w górę, tam King Richard, The Power of the Dog, Tik Boom. To Dune wydaje mi się taka najlepiej zmontowana pod względem narracyjnym, ponieważ tam ten montaż faktycznie opowiada jakąś e, historię, i w przeciwieństwie do Nie patrz w górę, gdzie te wszystkie przebitki są absolutnie zbijające z tropą, to tak Dune wszelkie przebitki właśnie. Nagłe przebłyski O, polowi się, nagle przypomina Zendaya. To wszystko jest zrobione w taki sposób, żeby cię zaskoczyć, ale nie mieć takiego. A skąd to się wzięło? Tylko zaczynasz na tym myśleć w kontekście, w kontekście samego filmu, jak to się wpisuje w narrację. I też filmem, znaczy, tym, techniką, która sprawiła, że też się zgodzę z tym, że w porównaniu z zeszłym rokiem, no to ta kategoria jest. Ok, jest poprawna. Natomiast w przypadku Dune, y, akurat Dune się wyróżnia jedną techniką, ponieważ pamiętam jak podczas oglądania. oglądamy ten film chyba trzykrotnie. Ee, mówi to osoba, która oceniła ten film na 6 na 10 i była rozczarowana. Ee, że podczas jednej z ostatnich scen, i chodzi mi o ostatnią scenę walki o ogółem, gdzie Paul walczy o dostanie się do tego. Plemienia, nie pamiętam jak się nazywali, tak. niestety, ale tam. Właśnie fremeni, chciałem o tej scenie nie, mówić. W, faktycznie, Fremeni. czy czytam książkę, nie pamiętam, cholera jasna. E, I tam Pol e, razem, e, sam z matką chcą tam się dostać do tego plemienia, ponieważ o no, tak mu wizja podpowiada i, i razem z nimi tam poprowadzi lud ku, ku, ku wygrany Haha, spoiler, wcale nie. E, I. E, i żeby wejść do tego plemienia musi walczyć z jednym typem. I pamiętam podczas oglądania tego, że Jezus Maria, ta, ta walka jest strasznie chaotyczna, ku, kuśwa, jakieś dziwne zbliżenia, strasznie poszatkowane, nie pasuje mi to. I zacząłem się zastanawiać, okej, okay, poprzednie sceny akcji w tym filmie są naprawdę są czytelne. I tak zacząłem się zastanawiać, okej, okay, dlaczego akurat ta jedna scena się wyróżnia tą poszatk poszatkonowanością. I tak sobie wróciło myślami do poprzednich scen e, walki, akcji, jakie są w tym filmie. I każda z nich jest nieco inaczej zmontowana i oddaje właśnie stan e, Pola. Ponieważ pierwsza scena walki, jaką mamy, to kiedy Paul walczy z, 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 z Joshem Brolinem, czyli kurde, jak on się nazywał Gunther, Gunnar, matko, mam z kiepską, pamięć strasznie. E, walczy z typem, który no, szkoli go pod względem walki i ta scena jest zmontowana w taki troszkę pokraczny sposób że Paul przeskakuje za stół i nie jest to aż tak płynnie zrobione, co też pokazuje że on nie jest tak do końca wprawiony potem mamy scenę jak Jason Momoa walczy z sardałkarami w korytarzu jest to pokazane praktycznie bez cięć, są chyba tam nie wiem dwa, trzy ujęcia, trzy długie ujęcia powiedzmy, że jest bardzo wszystko stabilne Kamera się nie rusza. I, ty, I to jeszcze są te, i to jeszcze są chyba kontrujęcia w ogóle. Tak. Więc jest to wszystko bardzo schludnie pokazane, wszystko dokładnie widać, co też odzwierciedla to, jak Jason Momoa no jest po prostu absolutnie wybitnym wojownikiem w tym filmie. Daikan Aldaho jest po prostu mistrzem, też go na tym etapie filmu, został wytrenowany już przez Fremenów, jeśli chodzi o sztukę przetrwania, sztukę walki. I kiedy już, i też sardałkarowie, którzy tam się przebijają przez zastępy przez zastępy atrydów. No to także jest jedno długie ujęcie, znaczy długie, jedno ciągłe ujęcie, które się przesuwa w prawo. Nie, jest, nie ma w ogóle żadnego cięcia. Także po prostu fachury. Absolutne. A potem mamy właśnie te sceny. Yy, wiecie, albo ja, albo on. Śmierć albo, albo życie. Nie ma nic pomiędzy. Wejście do, do tego plemienia i to już jest poszatkowane, ponieważ pokazuje, że pol jest. Po prostu zestresowanym, stramatyzowanym dzieciakiem, które nie ma jeszcze pojęcia o życiu, i tak naprawdę jedyną walkę większą, jak on w życiu miał, to poza właśnie tą sceną yy, na, na tym tam w statku kosmicznym, nie no, tam w e, jakimś tam Ornitopterze, czy gdzie to tam było, gdzie matka użyła głosu, i tam załatwiła całą sprawę, no bo <laughs> bene no to Paul tak naprawdę nic nie wie o życiu i to jest ten pierwszy moment. Jeden, znaczy jeden z wielu, ale taki prawdziwie przełomowy moment dla jego późniejszej drogi do zostania mesjaszem Djuny, ponieważ zabija człowieka. Jest rozemocjonowany, jest spanikowany i tak naprawdę zabija go tak, tak jakby odruchowo impulsem. I właśnie kiedy w końcu dochodzi do tego impulsu, no to widać ten impuls, widać to pchnięcie. I wtedy film się staje klarowniejszy, a to poprzednie poszatkowanie właśnie pokazuje, że on jest roz rozdygotany i, i nie wie, co zrobić. I no, cały film jest poprawnie zmontowany. Tak po prostu nie ma nic, co by się wyróżniało Żadnych innych, e, żadnych innych ujęć, które są jakoś dziwnie, e, e, które by mnie wybiały z tropu, ale przez to, że uznałem, okej, okay, ta scena mi się nie klei, dlaczego jest ona taka brzydka? To właśnie sprawi, że okej, okay, to się jakoś wpisuje w narrację. Plus jeszcze właśnie te przebitki na, na, na wizję. Tak, no, no ja się zgadzam. Że, że jak myślę o tym filmie montażowo, to właśnie przypominają mi się te sceny tych przebitek, takich krótkich wizji, migawek. I to jest właśnie ta, ta scena walki najmocniej, właśnie, gdzie, gdzie jest ta roztrzęsiona kamera, i jeszcze przed zadaniem ostatecznego ciosu jest bardzo szybka zbitka takich krótkich, y, ujęć, bardzo krótkich ujęć. Jeszcze dźwiękowo jest to ciekawe, prawda, bo mamy dodane jakieś tam odgłosy, które słyszy Paul. Myślę, że, to, że, że montaż w tym filmie, w wielu takich scenach, właśnie oprócz tego, że klarownie opowiada te historie, i jest poprawny montażowo, to w wielu scenach chyba próbuje oddać ten wyjątkowy styl oryginału literackiego, którego ja niestety nie, nie czytałem, ale z tego co się orientuję, i słyszę od osób, które czytały, to. Książka jest napisana w bardzo taki wysublimowany sposób, i tego stylu nie da się przełożyć na język filmowy bezpośrednio. Jak w większości książek, ale tutaj chyba wyjątkowo, z tego co, z tego, co wiem, gdyż, gdyż mamy bardzo dużo tego, co Paul myśli, na przykład, co czuje. Nie mamy za dużo wydarzeń wbrew pozorom. a no właśnie, film jakby musi być relacją no, tych wydarzeń, bo, bo dostajemy to, co widzimy w filmie, tak? a nie to. No, no, ciężej jest pokazać to, co bohater myśli, i nie może być to za długie, bo w filmie by to było męczące, prawda? Gdyby cały czas mieliśmy jakieś. Gdybyśmy cały czas mieli tylko wizje różne, to pewnie byłoby bardzo męczące. No, ja mówię, no, ja nie jestem fanem stylistycznie całego filmu. Muzycznie go nie cierpię, co mówiłem. Hansa Cimera po prostu. I wydaje mi się, że montaż ma właśnie podobne problemy w moim mniemaniu, co właśnie muzyka, czyli jest za bardzo, za dosłownie. Brakuje właśnie takiej subtelności, i no i właśnie, jak ta, ten montaż jeszcze się spaja z tą muzyką pod koniec, gdy, gdy jest taka właśnie bardzo podniosła muzyka, te chóry krzyczą tubylcze. Już miałem tak dość po prostu tego filmu. Już już chciałem wysiać, okazało się, że to już koniec, że, to, że, że ten film to zaledwie połowa, tak. No nie, mówię, że rozumiem, dlaczego jest nominowany, bo faktycznie w wielu momentach. Wpasowuje się po prostu w wizję, natomiast mi ta wizja nie odpowiada, więc jakby nie wiem, na ile moja wypowiedź coś cokolwiek wnosi na temat tego filmu, ale no, no jak go nie lubię, to to muszę powiedzieć, że w montażu też nie lubię, więc tak. No dobra, no to tutaj ten, były pochwały, myślę, że przy kolejnym raczej, znaczy no, z jednej strony pochwały, z drugiej nie, ale no, King Richard to jest film, który jest zmontowany absolutnie poprawnie. I to, i, I to jest kolejna rzecz, która montaż w tym filmie jest kolejną rzeczą, która utwierdza mnie w przekonaniu, że ten film jest taką modelową w tej skali 1-10, taką modelową piątką. To jest film, który niczego nie robi jakoś szczególnie dobrze, ale też niczego nie robi jakoś szczególnie źle. I ten montaż jest taki sam: no to, to jest kompletnie przeźroczyste kino stylu zerowego. Które jest zmontowany jak typowy film, taki, który pewnie z, pe, pe, pewnie ten film też za jakiś czas będzie można zobaczyć w, na nie o 20 w piątek. <grym> ale jak go no, no lubię. No i to no. jest film, które, które się. czy znaczy nie? Oczywiście nie mam z tym problemu, ale no, jednak jesteśmy tu innymi osobami, mamy inne gusta. No i ja uważam, że ten, <grym> że, że tutaj się nic ciekawego nie dzieje pod, pod żadnym względem, poza tym zakończeniem, o którym tam parę razy wspominałem, a ten montaż jest no po prostu kolejną rzeczą, która w tym filmie jest okej. To okay. mi zdradzić zakończenie, ponieważ ja się przyznam, ja nie będę mówić zbyt wiele o, o King Richard, ponieważ ja obejrzałem tylko pół godziny tego filmu, bo te, to absolutnie nie jest rzecz dla mnie. I dziękuję panu latającemu potworowi spaghetti, że ten film trafił od razu tam na HBO GO, bo mogłem wyłączyć po pół godzinie zamiast robić siarę wychodząc po pół godziny z sali kinowej przy wszystkich. Bo to jest... To jest absolutnie nie film dla mnie. To jest. To jest. To, 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 tak jak mówisz, to jest absolutnie przezroczysty film. I mimo tego, że ten film trwa dwie i pół godziny, to po, tych pół, pół go, po tej pół godzinie już wiedziałem: ok, wiem, jaki ten film będzie na początku, w środku i na końcu. Wiem, jak ta historia się toczy, to nie potrzebuję tego oglądać. I także e, każdy film, jaki się. No, każdy film jak się, się pojawia w tym zestawieniu czymś się wyróżnia, że tam don't look up, no to właśnie ten flashy, flashy montaż, przebitki i tak dalej. Diona, no to właśnie te, te, te sceny majaki i tak dalej. Do tych późniejszych dojdziemy. Natomiast King Richard właśnie wyróżnia się, że to jest, że to jest wyróżnia się brakiem wyróżniania się. To jest po prostu absolutnie porządnie zmontowany film. I to według wielu zasługuje już od razu na statuetkę po prostu zajebista robota. Dziękuję, do widzenia. Ale to ten, to, to w sumie tak mi teraz przyszło porównanie, bo tak aktualnie o, o, oglądam Jada's Bizet Adventure, więc to będzie takie, kto ma wiedzieć, ten wie. I ten film jest trochę jak taki jak taki Rohan, że takie zawsze trzecie miejsce. Wszystko robić tak, żeby się nie wybić. Nie, 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 przepraszam, nie jak i Rohan, jak Joshika że, że wszystko robimy w taki sposób, żeby absolutnie nikt nas nie zauważył. I tak, i tak jest montaż w tym filmie. Zrobiony tak, żeby nikt nie zauważył, że tutaj się coś, tu się coś dzieje. To prawda. No to jest prawda. No to, to Maciek Maciek możesz nie, bronić Ja nie będę bronić akurat montażu. To w się sensie już nie miał, śmiałem, wiesz. Odcinek. Już myślałem, że, że nie będziesz bronić filmu, już myślę Nie no, film bym bronił, ale montaż, no mówię, no, ja, ja, ja zacząłem, że jest bardzo poprawny, mimo że lubię King Richard pod względem tego, jak jest napisany jak, jak, jak dobrze zagrał Will Smith, bo, bo mi się ta rola podobała. No i że ogólnie ja po prostu chyba lubię filmy sportowe, więc jakby formuła filmu sportowego, nawet taka klasyczna. Dalej ma dla mnie coś do zaproponowania. Natomiast no kilka lat temu był, wydaje mi się, całkiem podobny film, nominowany w tej kategorii i to był Le Mans 66, tylko tamten film był dużo ciekawszy montażowo. Jednak tam coś się działo, prawda? Co, coś, coś dało się zauważyć. A co do King nie, Richard. był doskonały, technicznie, pod każdym tak, względem. Dokładnie. No, no tam jednak, jednak coś się działo, tak? Jakaś tam kreatywna siła starała się sprawić, że, że sceny pościgu są, sceny wyścigów, przepraszam, są bardzo no, takie emocjonujące i faktycznie e, porywają. No, no, nie, nie zasypiamy, tak w trakcie wyścigów. No tutaj mhm. też w, tym, w King Richard mi się też podoba, że sport wcale nie jest istotną rzeczą w tym filmie, tak? To trochę jak w Rokim, Że teoretycznie fajnie, że są te walki, na koniec. Ale tam jednak chodzi o coś innego. Nie chodzi o to, żeby człowiek człowiekowi coś wytłumaczył, coś przeżył. Że... Taka telenowela po prostu, że ca cały czas spotykamy się z tymi bohaterami w kolejnych częściach i... i widzimy na jakim etapie życia są, i trochę się z nimi utożsamiamy I to jest takie bardzo klasycznie hollywoodzkie. Ja to lubię po prostu. Natomiast, no właśnie, mówię, LeMont 66 był dużo ciekawszy, jeśli chodzi o montaż. No King Richard to jest takie klasyczne Hollywood ja nie wiem czy może trochę na wyrost teza, ale wydaje mi się, że jakby nawet porównać ten film z jakimś klasycznym amerykańskim Oscar baitem nawet z lat 50 to dużo montaż by się nie różnił w tych filmach, to dalej by było bardzo poprawne, gdyby wziąć jakiś właśnie, nie wiem, wydaje mi, że, wydaje mi się, że Howard Hawks właśnie robił kiedyś jakieś filmy sportowe, tam jeszcze w latach 40 chyba nawet miał jakiś film o wyścigach, no to... Wydaje mi się, że poziom byłby podobny, że byśmy mieli wrażenie, że dużo się tak naprawdę nie zmieniło w kinie, a... No, więc, więc tym razem dość negatywnie się wypowiadam o tym filmie. No tak, on jest dość... No, no, jest bardzo przezroczysty, to jest jakby jego cecha po prostu. To następny film jest zdecydowanie nieprzeźroczysty i tutaj już parę takich y, nieprzychylnych słów na jego temat padło, Ja tutaj się też nie zamierzam w, o, ograniczać. No, no, no nie lubię Don't Look Up ogólnie jako filmu, nienawidzę zakończenia, nienawidzę jeszcze bardziej sceny po napisach i nienawidzę tego, jak ten film jest zmontowany, bo jak ogólnie lubię filmy, które są zmontowane w taki dynamiczny sposób, że jest takie pach, 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 pach i rzeczy się dzieją, to, to tutaj nie, nie, to jest okropne, w sensie ten film jest strasznie męczący i, 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 i tyle. Po prostu, to, to jest źle zmontowany film. I też yy, on popełnia dla mnie największą wadę, jaką ma w przypadku w przypadku sensu wielu filmów, bo ok, yy, w tamtym roku coś się przedstawiło w moim mózgu, i tak zdałem sobie sprawę, że ok, mogę przymknąć oko na wiele różnych wad, jeśli, yy, jeśli widzę, że twórców interesował ten film, że ten film jest na, w pewien sposób autorski. Bo na przykład tak, takiemu Matrixowi 4 ja wiele rzeczy mogę wybaczyć. To, że ma kiepskie sceny walki, czy coś i tak dalej. Wiele rzeczy mogę wytłumaczyć, bo widzę, że to jest czyjaś wizja. Yy, I że obchodził twórców yy, ich projekt. Natomiast w przypadku nie patrz w górę i wielu różnych yy, filmów, których nie przywołam z pamięci, bo mam kiepską. No nie patrz w górę po prostu absolutnie nie ma tempa. Ten film się tak nieprawdopodobnie wlecze i to jest też. Yy, no, to jest rola i e, tak samo montażysty i reżysera, więc nie wieszałbym psów całkowicie na montażyście. Bo, jak mówię, pewnie dostał tę nominację, bo patrząc na to, jak ten film radzi sobie ze zdjęciami, także chaotycznie, i po prostu kamera przystawia, e, przy, jest przystawiana do, do twarzy, e, o, o, fokus nie istnieje w tym filmie miejscami, zbitki z z losowych scen i tak dalej, no to wydaje mi się, że montażysta próbował coś z tego ugrać. Ale kurna, jak ten film się wlecze i ma wiele zbędnych scen, że oglądam właśnie te pierwsze 30 minut, że się dowiadują, i mam takie. że, że oni chyba na tym, w, w, na tym etapie już docierają. Nie pamiętam co było pierwsze, a co, a co potem. Chyba pierwsza była konferencja tego pseudo Ilono Masko, Steve'a Jobson, no Marka Rylansa. To chyba było pierwsze, a potem była, była stacja telewizyjna. I pamiętam, że. Doszło właśnie do tej, do tego wystąpienia Mike'a Rylance i mam takie dopiero pół godziny minęło że patrzę, wiesz, wracam myślami do wszystkiego, co się przedtem wydarzyło i mam takie, to by się boż, można było tak skrócić, to by się lepiej płynęło, ale nie, ten film musi trwać dwie 2,5 godziny, bo, bo Adam McKay nie wie, co tu umiera, a potem, a potem będzie się wykłócał na Twitterze, że, że, jak śmiemy, e, że jak śmiemy krytykować ten film, przecież mówi o ważnych rzeczach i to, i to go od razu dyskwalifikuje z wszelkiej krytyki. Dzięki, McKay. Jezu, mam rant na ten film, to jest absolutne gówno. It's... Też, też yy... moment, w którym się pojawia tytuł filmu, wygląda jak błąd montażowy. Ponieważ mamy scenę, jak Jan Jennifer Lawrence bierze korzy na śmieci i żyga do niego, i potem mamy stop klatkę z tego momentu. Tylko, że to nie jest stop klatka, to będzie ciężko wytłumaczyć. Yy, yy, technicznie wytłumaczyć, ale to nie jest stop klatka jakby ostatniej klatki. Tego ujęcia, w którym bierze ten koszt, tylko to jest zupełnie z wcześniej. Przez to to tak wybija z rytmu, bo nagle się pojawia: o, stop klatka jak żyga i o, don't, don't look up. ja się zast... I to wygląda jak błąd montażowy. I, I dużo właśnie scen wygląda w tym filmie. A to, a to nie powinno tak wyglądać, że coś wygląda jak błąd montażowy. To jest. No, chyba, że Adam Mackay się bawi razem z nami, wszystkimi, nie mam pojęcia. Tak, może to jest ten powrót po prostu francuskiego nowej fali, nowy Jean-Luc Leczy Lecz ten. Ogólnie już miałem dużo okazji rozmawiać o tym filmie. Na początku, jak go widziałem w kinie, to miałem takie, no okej, nie? Bo jakby w ogóle nie byłem pozytywnie nastawiony przed filmem, a oglądało mu się go całkiem nieźle. Przede wszystkim. Jako komedia, ale no po czasie absolutnie się zgadzam, że ten film jest tak, jakby przebrzmiały. Jest nim, jakby, no totalnie. McKay nie wiedział, co wyciąć z tego filmu. Nie wiedział, co wyciąć przede wszystkim ze scenariusza, więc te błędy, co ty mówisz, że. że właśnie długo trwają rzeczy, to wydaje mi się, że to wynika z tego, ile on chciał do tego filmu wrzucić e, już w scenariuszu, a niekoniecznie na etapie montażu, bo ja uważam, że akurat spośród zalet tego filmu, po, zaraz po obejrzeniu, to miałem wrażenie, o, że. Rytm tego filmu w miarę jakoś mnie porywa, że, że tempo mi się nawet podoba, mimo że właśnie to trwa ponad dwie godziny, to, nie, to ja akurat aż tak znużony się nie czułem, no, jakby być może to też po prostu miałem taki dzień wtedy, że, że ten film aż tak mnie nie, nie podirytował, mówię po czasie jak o nim myślę, widzę jak źle jest napisany przede wszystkim. Natomiast, też to jest ciekawe, tak, że ten film jest nominowany. No, ja myślę, że ten montaż wrzuca się w oczy, co by nie mówić. Nie ma, jakby McKay też trochę chyba tak się zespolił, można powiedzieć, z ciekawym montażem, że gdy widzimy w ostatnich latach, że jakiś film jest McKay'a, to można prawie, że stawiać po prostu już, że ten film będzie nominowany za montaż, bo no, on jakby już w Big Short pokazał, tak, że, że lubi się trochę bawić tym tempem, że tam w jego filmach są ostre dialogi, szybki, szybki cięty montaż. No i tutaj to jest, ale jest dużo mniej tego, w sensie zaskoczyło mnie jak rzadko ten film się bawi właśnie tym, co, co McKay lubił robić w swoich filmach, że pod tym względem jest dość ubogo. To mnie zdziwiło. Bo to na pod... poważny film. <tak>, tak, no może i tak. A, a ten, jeszcze, jeszcze z tym montażem, tutaj jest trochę, mam wrażenie już będzie przypadłość tego, że ten film dostanie nominację za montaż, bo jest dużo cięć, <laughs> <tak> więc na pewno jest dobrze. <tak na pewno jest dobrze zmontowany, bez dużo. I ogólnie ciebie. już przy okazji King Richard chciałem powiedzieć, że warto jakby cały czas obalać tezę, że dobry montaż to jest taki, którego nie widać. Bo niekoniecznie jakby to nie jest. To jest bardzo spłycające stwierdzenie, wydaje mi się, jeśli chodzi o montaż. Bo z jednej strony tak. No tak, to, to jest to samo co przy muzyce, że dobra muzyka filmowa to jest ta, której nie zauważasz. W, ka w każdym razie, no właśnie, jakby montaż, którego nie widać nie zawsze jest dobry, bo trzeba pamiętać po prostu, że montażysta jest jakby osobnym artystą filmowym, jakby trzeba doceniać ten zawód i to jest artysta, który też chce nam coś przekazać i na przykład właśnie będziemy mówić o Tik, Tyk Boom i jeśli tam montaż widać i czuć, to pewnie z jakiegoś powodu i coś właśnie za tym montażem się kryje i wtedy jest to ciekawe, więc, więc tak chciałem to skomentować. Dobra, ponarzekane, teraz już będzie tylko lepiej. No to to... No to to. No to co? No, no się pazury. Czyli no, su, super film. Piękny. Kino. I to, i to... Kino, kino. Oczywiście, że kino. I to jest jeden z tych jedna z tych sytuacji, gdzie ten. Y, gdzie to jest z kolei film, który jest zmontowany dlatego, że tych cięć jest mało. <grym> bo to jest, y... Czekaj, co? <grym> The duality of editing. Znaczy... Tak, duality of editing. Jeden rabin powie tak, drugi nie. Nie, w sensie chodzi mi o to, że to jest jeden z tych filmów, który, w którym montaż jest. Yy, te cięcia są w idealnych miejscach. Są dokładnie tam, gdzie, są dokładnie tam, gdzie powinny być. Nie ma nadmierowych jakiś właśnie tutaj, yy, prób bawienia się tym, tylko co, coś takiego jak na przykład yy, Parasite, który. Był filmem z dużo szybszym montażem, ale tam też cięcia miały znaczenie. I, i tutaj jest to samo. I mimo, że generalnie faworytem jest Duna, y, do, do wygrania tej statuetki, według tam Buchmacherów i tak dalej, ja uważam, że ta statuetka powinna trafić do Power of the Dog. Bo bo tutaj, no to, tak jak mówię, to jest jedna z, jeden z tych sytuacji, gdzie montaż. Ma, ma znaczenie, bardzo duże. No bo też to jest film, na którym można się łatwo wyłożyć pod względem tempa. bo to, no bo to jest mimo wszystko w pewnym sensie slow cinema. I, i te, ten montaż, właśnie to e, cięcia w idealnych momentach, czyni z tego naprawdę przystępne slow cinema. No bo mimo wszystko to jest film Netflixa w jakimś sensie, więc oni też chcą, jak, żeby te, ich film się oglądał i ten film zdecydowanie dobrze się ogląda. Dobrze się przez niego płynie i czuje się, że każde takie ujęcie zostało wybrane z jakiegoś powodu. Zresztą tam e, e, autorka zdjęć i, i Jane Campion, właśnie przez jakiś rok razem planowały e, dobór ujęć, właśnie żeby nie było żadnego przypadkowego ujęcia. I to tutaj widać, że to też jest zespojone e, nawet nie tyle z samą narracją, co właśnie z produkcją tego filmu. Nie, że o nagraciliśmy film i teraz niech za coś z tego skleci, tylko widać, że to jest część tego wszystkiego, taka święta trójca, że tam reżyseria, te, tutaj zdjęcia razem tam z, ze scenografią i jeszcze montaż, który tego dopełnia. Tak, bo, bo ja na przykład podczas oglądania tego filmu ani przez chwilę nie myślałem o montażu. Nie, nie żeby jakoś często się myślało o montażu w trakcie oglądania filmu w ogóle, ale no tutaj po prostu właśnie płynęło się przez to, jakby bardzo płynnie się przechodziło z kadrów w kadr. No właśnie, bo głównie o tym filmie myślałem pod tym względem, jakie jest zagrane na przykład, jakie piękne są zdjęcia, kompozycje kadrowe. Natomiast, no właśnie, ten montaż, o nim nie myślałem w trakcie filmu, natomiast, właśnie po czasie, jak, jak myślę o montażu, to faktycznie mimo, że go nie widać, to właśnie tutaj działa po prostu, jakby zresztą każdy element techniczny tego filmu jest jakby dopro doprowadzony do perfekcji to chyba, mi się wydaje, że Jane Campion po prostu chciała po latach zrobić taki film w którym wszystko będzie właśnie idealnie i, i doskonałe więc absolutnie nie, nie mam nic do zarzucenia e, jakby no nie wiem, no ja chyba jednak lubię montaż, który widać, ale, ale, ale no jak najbardziej świetna robota tak no, dużo dodania nie mam Dobrze, ale teraz, no, no ostatni film. Tik, tik, boom. I to jest jeden z filmów, które bardziej lubię, jeśli chodzi o, o całą stawkę nominowaną w tym roku do Oscara. I montażowo też uważam, że wypada bardzo sprawnie. To jest jeden z tych filmów, które mają bardziej taki właśnie flash i montaż, ale w przeciwieństwie do, do Niebadź w górę robi to dobrze. Ale nie, nie widzę tego na nagrodę. Widzę ten film na nominację jak najbardziej. Ale, no, tyle. No to, to jest bardzo sprawnie zmontowany musical, gdzie, gdzie no sceny te takie. No ciężko tutaj mówić o scenach tańca, no, bo to nie jest musical w stylu, nie wiem, West Side Story czy, czy in the Heights, gdzie są takie ogromne pokazy choreograficzne, ale te wszystkie sceny, gdzie, no, śpiewają. Przede wszystkim Garfield śpiewa. Są zmontowane bardzo sprawnie i, i, i bardzo ładnie. Tam, gdzie ten film ma być dynamiczny, ma być dynamizowany tym montażem, to jest zrobione naprawdę wzorowo. A tam, gdzie ma być wolniej, ma być troszkę więcej emocji, yy, również ten montaż odpowiednio zwalnia. I, i, i to, to jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze zmontowany film. I tak jak mówię, no, no, na jak najbardziej, na, na nagrodę nie widzę tego. E, szczerze mówiąc, to wydaje mi się, że. Raz, to jest mój faworyt z, z The Power of the Dog. Tylko że w przypadku The Power of the Dog, no to e, jestem montażowo e, rozumem, a to jest serce przy tych Boom. Ponieważ. No TikTok boom wziął sobie wyjątkowo ciężki temat do, do zrealizowania, do zmontowania, ponieważ to jest i adaptacja musicalu i adaptacja musicalu autobiograficznego, więc to jest jednocześnie biografia, a to jest jednocześnie też musical, więc to wszystko się ze sobą łączy i też to jest też sam dwugodzinny film, bo chyba każdy w tym filmie zostawia trwa co najmniej dwie godziny i tak jak w przypadku The Power of the Dog, gdzie to jest po prostu tak idealnie, no to tutaj też jest dosyć flashy też jest dużo cięć, dużo przebi przebitek na, 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 na sceny retrospekcyjne, na, na jakieś wizje, fantazje, a także właśnie na, na, na prawdziwe nagrania. I jest to zrobione właśnie tak, że. Nie tworzy się z tego chaos i także się te film może nie tyle płynie, bo to nie jest aż takie płynne, bo dużo w tym filmie jest takich. No, The Power of the Dog też traktuje o toksycznej męskości i, i tak dalej, i o alkoholizmie, ale przez ten film się zdecydowanie płynie, a tutaj właśnie jest taka, taka kontrolowana jazda przez, przez wyboje. I. I też ten film dotyka wiele różnych tematów znacznie bardziej wyraźnie, i też się przełącza pomiędzy różnymi sposobami, że tutaj dramat, tu nagle komedia, tutaj nagle e, utwór muzyczny, który jest całkowicie poważny, a tutaj utwór muzyczny, który jest całkowicie kiczowaty. Sunday jest właśnie utrzymany w takiej kiczowatej stylistyce, gdzie chłop chciałby się wyrwać z tej, z tej durnej e, kawiarni, z, tego, z tej durnej knajpy, ale nie, ale nie może, no bo zamiast ludzie zamiast dosłownie śpiewasz, że ludzie zamiast sobie zrobić jedzenie w domu, idą w niedzielę, w niedzielę idą do jakiejś knajpy sobie zjeść i śpiewa o tym tam na całe gardło i to też było ciężkie zadanie, żeby to wszystko ze sobą wyrównać i wydaje mi się, że zostało to odebrane dobrze, że tak jak tam przy pazurach się płynie, to tak tutaj właśnie mamy dobrze zrobiony pokaz atrakcji, pokaz fajerwerków i i właśnie dlatego, przez to, że żadna scena nie wydała mi się e, zbyt chaotyczna czy niedorobiona, że nie brakowało mi kontekstu, bo też w kontekście Dune y chciałbym wspomnieć o tym, że, no, mimo wszystko w tym filmie brakuje wyraźnie e, jakichś paru scen, przedłużenia, paru rzeczy. Czuję się, że to jest niekompletne. A w przypadku TikTok-Boom, właśnie, nie czuję nic takiego. I choć psie pazury są zdecydowanie jakby tak tak idealnie, to przy Tick, Tick Boom było właśnie bardzo, bardzo trudne zadanie, żeby to wszystko ze sobą wyrównać. I no to jest też musical, więc to też trzeba utrzymać ze sobą jakąś tę stylistykę i ten film to zdecydowanie dobrze robi i, reżyser i reżyseryjnie, reżyseriowo, to jest dosyć dużym... Reżysersko. Reżysersko dziękuję. To jest dużym osiągnięciem dla Mirandy, bo to jest jego debiut. Przynajmniej pełnometrażowy, nie wiem, czy jakąś krótką metrażówkę nakręcił. Więc. No, ja jestem sercem przy tym filmie, bo jednak on wzbudził we mnie więcej, więcej emocji, takich czystych emocji, podczas gdy pozory to jest takie uznanie, że tak, to co jest poruszane w tym filmie ma sens. trzyma się to kupy w kontekście tego filmu i w kontekście tego, w kontekście tego kim jesteśmy jako społeczeństwo. Tik, tik boom jest. To jest czysty człowiek, czyste serce, czyste emocje. Więc jak wygra jedno i drugie, to, to będę się cieszyć. Mhm. No, no ja chyba podobnie. Że, że oba filmy dla mnie właśnie są chyba najlepsze w tej kategorii. i Ipsie Pazury, i Tic Tic Boom. Ale to są też właśnie różne montaże, jak mówisz. Wydaje mi się, że Don't Look Up chciałoby mieć taki montaż jak Tic Tic Boom. Że, że w podobną rzecz celowało. Tak, tak mi się wydaje. Że. No, to są akurat ci przedstawiciele tego montażu agresywnego, szybkiego, energicznego, e, że, że, że to nie jest ten montaż to w, si w psich pazurach czy, czy nie wiem, w, w Dune, czy, czy Nomad Land rok temu. E, no, no, TikTok Boom to mm, właśnie film, który jest taki rozdrgany, tak? Zarówno pod względem na przykład operatorki, bo bardzo mi się podobało w tym filmie to, że jest kamera z ręki prawie cały czas, e, że jakby Lin Manuel Miranda, to co mnie zaskoczyło, że on, jakby to jest jego debiut tak tutaj filmowy on czuje kino po prostu, że, że udało się tutaj czysto filmowymi środkami, mimo że bardzo dużo jest tutaj teatralnych środków takich czysto z takich muzykali właśnie scenicznych wyjętych rzeczy to w wielu momentach właśnie ten montaż czy montaż czy, czy właśnie zdjęcia przypominały, że to jest po prostu no, dzieło filmowe, które pokazuje, że ten reżyser jeszcze coś w kinie może ciekawego pokazać no, ja aż, tak, y, aż takim fanem tego filmu nie jestem. Nie, nie jestem ogólnie fanem e, ostatnich musicali, które wychodzą. To, to niespecjalnie jest e, mój klimat. E, te, te wszystkie utwory Lin-Manuele, Miranda, Mirandy, niestety e, te, też nie do końca to, to są moje klimaty muzycznie, ale jak najbardziej doceniam i, i, no i mówię, te, te, mimo że sam film nie jest moim ulubionym, e, uważam, że jest ok. Mm. To, to właśnie sam montaż chyba, no jest najmocniejszy, ale mówię, na równi z psimi pazurami, bo ja nie umiem po prostu porównać, bo to jest zupełnie inny montaż. No dobrze, no ja tutaj już nic do dodania nie mam. Nie, nie wiem jak wy, czy... No jeszcze tak tak na koniec, zanim, zanim się Kuba oddam głos, żebyś sobie pokazał reszcie, reszcie nominacji. E... To, jakbyście mieli wskazać faworyta, tak po prostu no, bez już jakiegoś tam wyjaśniania, i tak dalej, tylko kto według Was powinien wygrać. Dzisiaj tik, tik, boom, a jutro bym powiedział się pazury. <laughs> Nie wiem, to u mnie się zmienia. Oba bardzo dobre. W moim przypadku, wszystkie techniczne. Oscary e, powinien zdobyć kulier francuski, ale się nie znajduje w tym zestawieniu. W ogóle nie był nominowany. Natomiast, szczerze mówiąc, ja nie ma takiego faworyta, któremu bym kibicowało. Tak. Nie mam, bo mnie, bo mnie Oscary przestały interesować przez te, przez te dwa lata. Trzy lata w sumie. E, nie, dwa lata. Od momentu ten, jak Parasite wygrało, no to absolutnie się tym, emoc absolutnie się tym emocjonowało, ponieważ to były potężne emocje, to było, to było wow. Ok, pierwszy raz film azjatycki zdobywa takie uznanie na tak mainstreamowej ceremonii. A potem to zainteresowanie wszelkimi ceremoniami po prostu no, przestało mnie aż tak interesować. Więc nie mam swojego faworyta. Mam faworyt. Pytanie o faworyta zinterpretowałem w takim sensie, że ok, co według was wygra? I zacząłem patrzeć na to pod obiektywnym względem. I wydaje mi się, że takim zdecydowanym faworytą będzie Duna. Ponieważ ona naj... chyba była najbardziej popularnym filmem tamtego roku, przynajmniej takim mainstreamowym. Chociaż mogę się wow, mieć. Na pewno. Sp Spiderman. Ale jego nie ma. Coś <laughs> Coś e... Natomiast najpopularniejszym filmem ze wszystkich tych, które się tutaj pojawiają. Na pewno Blockbusterem. Więc na pewno dostanie dużo nagród za, za popisy techniczne. No ona zdobędzie najwięcej statuetek. Natomiast no jak mówię, tak naprawdę jedyną osobą, nawet nie filmem, jedyną osobą, której tak bardzo, bardzo kibicuję, żeby dostała swoją nagrodę, no to właśnie Andrew Garfield. Ponieważ to by jedynie dopełniło jego jego renesans, bo można chyba zaspoilerować już w tym momencie, że no jego rola w No Way Home jakby sprawia, że ej, ludzie sobie przypomnieli, że on jest naprawdę fantastycznym aktorem, który naprawdę spędza wiele, wiele czasu na każdej roli, wczuwa się, próbuje ją zrozumieć od każdej strony. Nie wiem, jak wypadł w niedawnym oczytami mi Faye, chociaż tam... Był, był w porządku, ale to jest film, w którym role są w porządku. No, wydawało mi się, że charakteryzacja zdecydowanie bierze w górę nad jego rolą. Bo charakteryzacja jego była bardzo w zwiastunach, i to by dopełniło. I właśnie przy okazji, No Way Home, ludzie zdają sobie sprawę, że on jest fantastycznym aktorem, i ludzie zaczęli wygrzebywać, że ty on był świetny w, w Milczeniu, był świetny w tym filmie Endego Serkisa, Pełnia życia, czy coś w Ten Design, był świetny w Hacksolid. Ludzie z nagle zaczęli to wydobywać, i kiedy się pojawiło właśnie e, tik-tik-boom, no to kuźwa, absolutna eksplozja popularności. Całą masę wysiłków to włożył, ponieważ nauczył się śpiewać, nauczył się grać na tym, ta, ta piosenka, jedna z najlepszych w filmie, czyli Why, czyli ta, którą śpiewa na scenie tego teatru i wspomina czasy dzieciństwa ze swoim tam Michaelem, on, to, to co słuchać w tym filmie, to jest to, co on śpiewał na planie. Jeszcze jedna piosenka była zagrana na planie to chyba było to Boho Days, czyli to jak śpiewa a razem z innymi ale cała reszta była już nagrana w studio i oni jedynie tam e, postawiali ten, lipsinkowali do tego. Więc to jaką też, to jak on oddał manieryzmy Jonathana Larson'a, jego ruchy, to jest, ze wszystkich teraz patrzę na resztę nominowanych. Jest e, Javier Bardem w Bing Delicados, nie mam pojęcia, ale podobno straszny film. Mhm. Benedict... Hm? Tragiczny... <laughs> No tak patrzę, no Aaron Sorkin to też jest straszny megaloman. Denzel Washington, no to myślę, że to też bym no się... to, to jest klasa, klasa rola. rola. Bardzo dobrze. Will Smith, okej, okay. jak mówię, ani w te, ani we w bardzo dobrze. Benedict Cumberbatch i tak samo jak w przypadku montażu, że albo Power of the Dog, albo Tick Tick Boom, jakby wybrało któreś, to mi się nie obraziło, ale jednak... Jestem w stronę Garfielda. I to jest mój, mój jedyny faworyt. Natomiast najwięcej statuetek wygra Juna na bank. Dobrze, dobrze. No ja myślę, że można, że można kończyć, bo jednak tutaj trochę długo. Także dziękujemy Ci bardzo, że się tutaj pojawiłeś, porozmawiałeś z nami, bo wydaje mi się, że zdecydowanie jakieś takie najciekawsze komentarze z Twoich ust tutaj padały. No ja tutaj za wiele. Do powiedzenia nie miała. Ja no bo też, żeby nie powiedzieć, że mam jakieś doświadczenie, ale parę rzeczy poza poza, poza swoimi materiałami, gdzie mam głównie voice over, czyli sam głos. No to trochę takich rzeczy zmontowałem, więc wiem, jak to jest coś montować z surówki, więc yy, patrząc na te filmy pod kątem montażu można nawet jeszcze więcej z nich wyciągnąć, więc mam parę takich okej. Okay. Ja bym tak zrobiło. W przypadku tik-tik-boom, chyba właśnie dlatego też y, jestem najbardziej serce przy tym filmie, bo w wielu momentach okej, okay, tak bym chyba postąpiło, tak bym zmontowało. Natomiast power of the dog no to po prostu wszystko jest na swoim miejscu. No, ja też niby jakieś tam doświadczenie, jeśli chodzi o montaż, mam, ale to jest takie bardziej na zasadzie, że ja wiem, jak coś zmontować, żeby było dobrze, ale nie potrafię absolutnie wytłumaczyć, dlaczego to robię na tej zasadzie i jakie tam rzeczy tym rządzam. No, po, poza tym to, to tam jeszcze taką wiedzą ze studiów wyniesioną, gdzie no, znam podstawowe błędy i tak dalej. Ale to. to temat na inną rozmowę. E, dobra, to, to jeszcze raz dziękuję Ci bardzo, że, że, że tutaj za, za, za rozmowę i, i co? I papa. Papa. pa! Żegnamy się.